Ja mam fajne więzienie, grobowe. Mam mega blisko breaka, ale na arcydiabły. Ty, mam księgę ognia na biomie. A, widzisz? Mówiłeś, że będzie dobra mapa. Dobra, dobrze. Jest pogódź. O, mam klatkę żebrowskiego. Ty, brakuje mi tylko miecza do AOTD. Jakbyś gdzieś miecz dorwał? Mam Shaktiego, który ma 6 poziom i magię ziemi advanced już. 10 tysięcy expa. Kurwa, syta będzie. Ja grając z Rampartem budowałem w bocznym Inferno Ifryta w ogóle. I będziemy na Ifrycie na Armagedonie projektować. Co tu się dzieje w tej grze? Tak, wszyscy są chyba, no. Pan Tom Kaszu, Tyranuxus i Betoniara. Dobra, dawaj dobra, zamki. U nich kto jest? Dowódcą? Kaszu, no. Dobra. Dobra, pierwsza para, uwaga, uwaga. Inferno, o Jezu, ale kibel. Nie chcę grać Inferno, ale Strongiem też. Plusujemy? Bo szkoda golda, nie? Odda. Znaczy Strong, tak... Dwa razy kibel są. Oj, oj, oj. Ale szkoda... Czyli miasto dla ciebie, tak? Kurde, Inferno. Chociaż Stronghold może być akurat mega kozacki, ale Inferno to jest chyba zawsze straszne na krosie. To są w ogóle dwa najgorsze zamki. No, według mnie. Na krosie tak. No dobra, zagram tym Inferno w razie czego znowu. Nie no, można to stronować generalnie, nie? Ja bym nie oddawał Stronga. No. No ja, no bo co masz gorszego od Strongholda, nie? Inferno jest gorsze od Strongholda, jest Inferno. Kof ma niby bagno, ale Kof ma tempo fajne. Kof jest mocny, no, tylko bagno. Chociaż Fortress uważam może mieć większy kibel niż Strong. Nie, Fortress, wywkę zrobisz, ulepszysz wywkę i lecisz. No jo, jak masz te dwie hiwki to okej, okay, ale bez hiwki to tak też, kurde, ślisko według mnie. Oczywiście, że masz. Ustaw od razu, że na 4 graczy gramy, bo mamy tylko 2. A właśnie. Ale to co mówisz, że 500 golda oddajemy? Po prostu zroluj Stronga, mi się wydaje, że to jest lepsza opcja, bo... To, no. Tyra uwielbia grać Strongiem, nie? Jest nim silny, w chuj. A możemy wylicytować tego Stronga, ja też lubię grać Stronga, chociaż w sumie czy lubię aż tak. Oni chyba chcą zlosować to. Wymiękli. Wymiękli, za duży stracz. Nie chcą tego grać. Roll oba, dobra. Ale to zbanować dwa na raz. Mam dość kurwa tego Inferno. Dobra, no to niech będzie roll. Okej, okay, czy jakieś... Castle Rampa. O, tu już tak bardziej, no. Ciekawe. Pod Castle można fajnie grać. 10K? O, 10K? No przestań! Oni tanie to sprzedadzą. Teraz to się... ten... wydałeś. Kurde. Ty, ale... Ej, ale ty... Areczku... Nie jest kapitan, nie? Keszu jest prezesem. Licytacja jest dla zarządu. Mogłeś ty wyjechać z 11K, nie? No. Tak by się nie liczyło. Ty, ale tak naprawdę co tu jest lepsze? Bastion chyba, co? Nie no, Castle, bo aby tu grasz we dwójkę, więc kto zbierze anioły gdziekolwiek, tu masz archy, nie? Łączne. Oj, Castle. Łączne archy. Na Castle jest zawsze problem, że z kasą często ślisko, jak jest 2 versus 2, nie? No tutaj wyrównujemy kasę, nie? Mhm. W sensie zaczynamy z tą samą ilością, żeby nie boostować nikogo. Mhm. Kurde, ale nie wiem, czy bym tyle za Castle dawał. Rampart jest bardzo silny. Pamiętasz ostatnią mapę od Ino? On miał nagi na breaku, 3 pikaty i to już mógł nawet bez maslowa breakować. No, on wtedy mega miał farta. Nie no, Ramp jest bardzo, uważam, solidny na krosie. No nie wiem, jak ty myślisz. Ale kurde, i co myślisz? 5600. Jak myślisz, jaka kwota jest tu spoko? No bo mamy 20 tysięcy, nie? Ale jest licytacja jeszcze potem o drugie miasta. No właśnie, co jak potem... o kolorek. No, co jak potem da na przykład, nie wiem, Cove Necro, nie? Necro, nie chciałbym Necro grać. Ja też nie lubię. Na jebusie to się tak, kurde, nie zawsze sprawdza. No. Kurde, nie wiem. Jeśli dasz 6K, to będzie tak jakby po 3K na głowę będziemy, nie? Na 6K minusie. To myślę, że tak do 9 tysięcy można jechać nawet. Ja bym nie dawał tyle za Castle'a. Według mnie te zamki oba są solidne. Ja bym tak nawet do tych 6K maksymalnie dawał, no ale... A to jest kwestia interakcji, nie? Jakby masz kontrolnych hirków, wskakujesz do Castle'a sojuszniczego, dostajesz stajnie. Dostajesz archy. O. To by te interakcje według mnie są mega potężne. Trochę ta, no. Z drugiej strony, wiesz, na rampie, no to możesz mieć takie tempo, że ty w czwartym dniu masz 20 wyvern, 20 cyców i 4 anioły, nie? Ale jeżeli tempem nie zaorasz, oni będą mieć topkę w którejkolwiek strefie, to Castle'em porobisz topy na biomach. W sumie racja. No dobra. Nie wiem, ja nie mam doświadczenia, ale dałbym tak 7-8 na pewno, a do 9, tak jak mówiłeś, to może być za dużo. Możemy na tych 10 ciągnąć, ale tak, takimi małymi kroczkami, bo może oni gdzieś spuchną, nie? No. To tak może z 7,5 damy taki pułk ostateczny, co?
Zobaczymy też jak oni, bo przebija Keshu na razie... 7800. Czy on chciał 6800? Ja ci mówię! Imo Castle jest naprawdę potężny. No ale 7800 bo... w parze z rampem? Czy 3400 płacisz? A, 6800, pa. Dobra, daj jeszcze 7. Areczku, wstałem dopiero. O! Czekaj! Szanuję. Oni powinni być w drużynie z tobą, jak dopiero wstał? Normalne godziny spania, szanuję. 7000, 7200. No 7,5 może ten max będzie, co chyba? Chciałbyś ty zagrać kastalkiem? Nie wiem, no mi obojętnie. To mnie zjebało, 7400. To co, jeszcze 7,5 i potem pas, co? Można dać. Myślę, że 8000 to tu jest kit i tak, i tak. Myślisz, że kurde, czy jeszcze dać? Dobra, YOLO, 8. 8K. Ale jak już wyżej dają, to plus, jak nic. On splusuje, zobaczysz. Nie, ja bym plusował teraz. To już jest no chuj dużo, ramp jest silny. Czyli rampart gramy, tak? Ja bym splusował, no. To już jest dobra, naprawdę no. Sporo. Trzeba brać pod uwagę, że ma też 500 na minusie, nie? To może te 9,5 damy. O, o, widzisz. Druga para, już licytuję, już tego daję. Dung versus Kołów. A. No to... No Dung jest dużo Dunga lepszy, chociaż Kołów też jest fajny, nie? Tu bym chyba oddał tego Dunga, wiesz? No to z 5K spokojnie można dać za zamek. I ja wtedy Kołowem mogę zagrać. A to co, byśmy zagrali tak, że oni mają Castle plus Kołów? Przynajmniej bagno będzie ich bolało. No. I nie mają interakcji, jak damy Dunga, Dung, Castle jak damy, to jest mega mocne. Dublujesz no. Manę, masz archy, to jest... No właśnie, szlachioły można przyzwać z tego, nie? No niekoniecznie. To... Aby musiałby grać, który gra Dungiem, zająć portal na strefie sojusznika, to trudne. I przyrostu wtedy tamten nie miałby, to nie jest zbyt dobre. No w sumie, no, my byśmy jeszcze tak odjebali, żebyśmy wyszli na minus 5 aniołów. No. 200 IQ, nie? Tak no. Zwane. Kurde, ile tu dawać? Nie mam bladego pojęcia. 4K no, myślę, więcej? Myślę, że kwestia z tego, ile oni mają kasy, nie? Bo oni będą chcieć odpuszczać już powoli. Mhm. Bo oni będą mieć kasy na starcie w ogóle, jak dadzą za dużo. 5 koła, to nam zostanie... No ale to będzie dobrze, do 5 tu max możemy iść. Tak, 4,5 to teraz jest... Po minus 6K na łeb. No to już jest bardzo dużo według mnie. Ale nie, czy wystarczająco? No bo Cove'em będziemy grać, Cove Ramp, takie miasta, które nic nie oferują dodatkowo, szczerze. Trochę to... Ja bym tak pojechał do 5,5, może wtedy zdecydować się na ewentualny plus. No dobra, 5,5, Dung jest dużo lepszy od Cove'a jednak. Na Cove'ie jak się zakopiesz, no to też jest pyta potem. No i jakby też interakcję im psujemy, no bo jak mają topkę na Cove'ie, no to niewygodnie no. Się po nią wchodzi. Mhm. No właśnie, to jest też ważne, ta kara ruchu bardzo. 5500. Ile to jest łącznie? Ile no, on tam no dał? Właśnie. 8200. Niech ktoś to policzy. Ponton, policz, to jest 13700, dobrze liczę? Nie wiem. Nie no, 13700. Chłopie mi ostatnio cik z matematykę wykładał, ja teraz jestem dobry z matmy. Okej, okay, no to już wiemy, kto to od matematyki jest dzisiaj. 13700. Prawie 14, prawie po 7K na web. Niecałe 7K na web. Kurde, ja myślisz, żeby to splusować? To jest bardzo dużo, prawie ja po 7K. Ja mam ten problem, że czym częściej oddaję z myślą, że koleś będzie miał problem przez kasę, tym częściej koleś ma 8 hirków dyła. A czekaj, jeszcze rol był. JJ teraz mi jeszcze przypomniał, oni jeszcze rola mieli. Rolkę, no to jeszcze mniej kasy mają. No. Ty, no to jakby ich czyli teraz to... splusować. Cześć. 14200. 700 aktualnie. No to jest według mnie w trzy dupy. 700 i oni mają Castla, tak? Castle na minus 700 i Dunga na minus 700. Kurde, no to rzeźnia. A jak z kolorem pójdziemy? Ten, ostatnio ten kolor był bardzo ważny. Kto ostatnio grał redem? Ino chyba, nie? Czy nie? Nie, kto był ostatnio redem? Ino Magic chyba było, Ino Magic. Ja nie kojarzę. Nie pamiętam tego, za dużo kolorów. Keshu chyba był ostatni. Chyba, nie wiem czy ja chyba byłem redem. Nie ty było przypadkiem redem. Tak, że ja, Ino, ty tak, Keshu, tak, nie? Tak, ja brązowy, czyli to musiało być. Mhm.
I oni są minus 700. I co, za kolorek tak 2K na 2K i plus? No. Czyli będą minus 600. Mhm. Albo dajemy plusa i wtedy są no, totalnie bez złota. Albo jeszcze i lecimy... jest jeden restart. Tu jest tylko jeden restart. No, albo patrz, albo jeszcze lecimy za Dunga i oni nas plusują i jeszcze sobie zrobimy kolor i wtedy oni jedyne co mają fajne to castle, a my mamy rampa, Dunga, kolor. Nie? To też jest dobre. Dobra, to może daj jeszcze trochę, co? Kurde, bo tym kołwem no mi się nie widzi grać, serio. Znaczy ja z chęcią pogram kołwem jak coś. Dobra, 5600. Czyli mamy no, rampa tak Dunga. Czułem, że to było blisko już. Ale to jest okej. Okay. Dobry jest trade, no. I teraz jeszcze kolorek, nie? 5600, czyli są prawie na zero, nie? Nie no, jeszcze im trochę brakuje, bo oni mają 8200 no, dalej plus rony jeszcze. No, 2000, tak tam mniej więcej no. Szacunkowo, więc za kolor mogą pojechać, nie? Mhm. Dobra, to tego, kolorek. I to listujemy po prostu red i brązowy versus niebieski, zielony, nie? Mhm. To co, tutaj 5K? 5K aż. Bo no pytanie, ile oni dają. Na łeb? Daj 3,5. A nie, splusować teraz i gramy na zero w sumie? Jak mu dasz 3,5, to on podbije. Mówisz? Ty raz zawsze strajam w kolor, masakry cię. No, no tak wystarczy chyba. On pójdzie do 5 spokojnie. Jak dasz jeszcze z 200-300, to pójdzie. No dobra, ufam ci. Jak nie, to zagrasz redem. Dobra, wystarczy, nie dobra, szalejmy. Mówiłem ci, on kurwa nigdy nie przegrywa reda, nie? Ja bym... O dobra, 400 to jest dość tanio, tanio, tak. Wydaje mi się, że to jest ważne akurat. Gdzie zagram kołwem? Ale nie, oni mają kołwa, nie? Nie mamy kołwa, dobra. To nie zagram kołwem. Mamy Dunga i rampa. Co wolisz? Nie wiem, co wolę. Chyba rampa wolę. A ty? I to lotto. Lotto. Ja tam wszystkim zagram. Tylko, że ostatnio byłeś Dungiem. Chcecie się dwa razy Dungiem grać? Bez znaczenia. Serio, wybierz sobie, albo niech widzowie wybiorą, co kto woli zobaczyć. Ja bym chyba tego rampa wolał mimo wszystko. No to luzik. Dobra, to ja zagram. Dobra, czyli kolor, czyli 800, my na plusie, wy na minusie, nie kolor. Więc jeszcze roll był, nie? Minus 650. U mnie matematycy też potwierdzają, raczej. No, ale to wiesz, eksperci. Dobra, zgadza się. Dobra, no to git. Miasta, czyli ja Dungiem gram znowu. No, znaczy jak chcesz rampa, to mogę ci oddać, ale ja bym tego rampa wolał, szczerze powiedziawszy, no. Ty, a co myślisz, żeby zagrać, jeśli myślimy gdzieś tam bardziej late'a grać, jakąś gazelę albo mefale, czy odpada? Chyba musimy tempem ich zabić po prostu. Ale taka gazela w late'cie, kurde, ona na któryś tam levelu, ona już ma z 50% interferencji, nie? No, chyba na 10 czy tam ileś. Myślę, że nie, na 20. Bym prędzej grał standard, a jeżeli trafisz tego Hirka, to go rozwijać jako bocznego, nie? Okej, okay, dobra. No dobra. Fala też jest świnią. No, jak trafi się jakiś fajny Hirek, to można to rozważyć. Mhm. Dobra. Chyba tyle. Powinno wszystko być. Po jeden reset na team. A, będzie rzeźnia. 10 minut. 10-5. No. Dobra. Lecimy. Synki do trzeciego, nie? Dam bez hasła, tak. Żeby potem nie było jakiegoś kibla. To nie dawaj hasła. Dobra. No dobra, teraz bez restartów. Najlepsza mapa, nie? Tak. O, tak. Kiwka pod miastem. Alkin. Alkin, świniok, oj. Alkin. Ale opluwamy Alkina, Tazer lepszy. Ja mam spory rol elfa, więc fajnie. Mam jakieś... Mam kraka. Fajna tarcza. Ale mam puszeczkę pod zamkiem. 5-9 behemotów, nie? To mocno, ja mam konce już widzę. U mnie na razie dobrze to wygląda. Grindana mam, o! Ja mam bardzo przyjemnie wyglądającą mapę. Okej, to fajnie. Ja mam fajne więzienie, grobowe. Mam mega blisko breaka, ale na arcydiabły. W sumie łatwy break, bo mam kościane smoki i mam blisko do breaka. Ciężkie puchy. Kuźwa, mam puszkę na Shard Trooperach, na Behemotach i na Pegazach, nie? Ulepszonych. Haha, ha, Irek z taktyką by chyba się przy... Ej, z lakiem, żebyś nie miał pecha. Ufret in main. No. Ej, ty mam Kyra i Gunara. Ej, Gunar, taktyka, na arcydiabły. Jak ci się rozwinie ładnie, to chyba można. No. Kurde, ja tak w ogóle myślę zagrać tego z Pezlogę jakoś, kurde, bo... Z
Pezloga, ale już nie daje tak dużo jak kiedyś w sumie, nie? A czy daje dużo, jeżeli masz ekspercką, tylko że często nie dobijasz ekspert tego poziomu, nie? Mm. Jeszcze jakąś owkę chcesz, ziemię, nie? Kurde, mam 5 bloków strzelaków na drodze. Mam sapogi! Gunnar plus sapogi ty mam na mapie, lol. Gunnar plus sapek, przyjemna rzecz. Mam 3 puszki już. Ja nie mam ani jednego banku jak na razie. Ciekawe co z grobowca dostanę. Oj, Brisa jeszcze, uuu. Fajnych hirków mam na pewno. Ziemia na drugim poziomie. O, no to zajebiście. Ja dostałem z tego, z grobowca klatę cygana. 4 level jednostki będę mógł sobie zwiększyć. Super. No. Tak, chyba na tym komentarzu poprzestaniemy. Jeszcze Nymus. Erdamon. Puchę podejmuje na 19 urukach. Może być exp. Dobra, pokazał się shop, pokazało się duel Enta, pokazała się Hiwka. Szczerze nie ma u mnie aż takiej tragedii, no ale breakować z mojej strony to będzie masakra. Arcydiabły nawet z taktyką i one mają takie value, że ich 19 lubi wywalić, nie? One są trudne. Powodują straty wojska, to jest jedno z największych problemów, nie? Mhm. Dobra, Gunnar według mnie weźmie to. Pięćka expa. Mam Shaktiego, który ma 6 poziom i magię ziemi advanced już. O, to fajne. U mnie to nie wygląda źle. Jedyne co mi się nie podoba to mapa, ale mam fajnych hirków. Mapa. W sensie... No to trochę... No ja, w sumie kibel. Nie, ale chodzi mi o to, że ogólnie nie wygląda źle, ale no nie widzę banków. O, może w ten sposób. Ale mam fajnego Gunnara, mam sporo expa, sporo kasy też mam, mam full hirków. To też jakby nie patrzeć jest ważne, nie? Że full hirków masz, a nie na przykład 6 czasami. No ja mam 6 i może doskrobię 7, chociaż niekoniecznie. Dobra. Myślisz, że 9 elfów i 40 centaurów zabije 5 wampów na hita? Jeszcze raz. 9 elfów, mam Iwora pierwszy level, podstawowe statystyki. 9 elfa i 36 centaurów. Czy to zabije wampa jakby na raz? Piątkę? Mhm. Krypty? Tak, piątkę. I ma ta. Dobra, powiedzmy, że zabiło. Moral mi siadł. Ale tak ciężko zwizualizować sobie, nie? Siłę. Ta. No dobra, będę 6 hirków, ale turbo shakti jest. Ja mam mapę taką ale mam full hirków, elfy dajane postawione. Sporo widzę jakiś tam plus 1 wiedzy, plus 1 mocy i tak dalej. Gunnar już ma 3 level wbity. Gramy na władców. Overlordów, Shakti i Gunnar. No. Ardo Morali też dostałem, to już super rzecz. No dobra, to kwestia trochę poskautować, jak to na krosie. Mi się wydaje, że jeszcze na tej mapie coś odkryję. Nie wiem czemu, ale czuję, że ta mapa będzie bardzo dobra u mnie. Czuję to w kościach, no. A boczny masz do rozważenia, czy niezbyt? Break? Nie widzę kompletnie bocznego. Okej. Okay. Ja mam dość daleko do breaka raczej. Tak, które to minimum podstawiania się. Ja mam bardzo blisko, no dosłownie z 800 ruchu. Okay, o Jezu, widzę. A ty jeszcze stajnie, ojo. Fajnie tu. Mam stajnie, ale 6 hirków, no. Ładny szakt, nie? Tylko znaleźć cel dla niego.
Mhm, jeszcze rękawice. Ty, ale ile ty masz tych elfów na drodze? Nie gadaj, że 20-50. Nie, 10 plus. Aha. I mam tak, trochę zaawansowaną taktę, więc raczej to zjem. Mhm. Z ważkami, nie? No dobra, kurde, oni... Alamara tylko ma... Ty masz, tylko ty masz 8, nie? Wszyscy mają 6. Nie, ty masz tylko 6, wszyscy mają 8. Sorry. Niebieski ma Alamara. Czyli Mele wejdę jednak. Trzeba kombinować, no jak to na ukochanym prosiku, nie? Trzeba kombinować. Kombinujemy, będzie dobrze. Oła, 17, ale będzie bez strat. Mam buty do nekro, jakbyś chciał pofarmić ewentualnie. To dziękuję. Okej, pikat mi się pokazał. Więzienie jeszcze. Dobra, pytanie co robi Gunnar. Kurde, Churchill by trzeba było zrobić, nie? Ale muszę go jak małpa abuzować. Chcę cygana. O. Łatwy ten pikat bardzo. Więzienie jeszcze jedno. Ty, mam księgę ognia na biomie. A, widzisz? Mówiłeś, że będzie dobra mapa. No, i to na satyrach, czyli taka nawet dość robialna na elfach. Czekaj, księga ognia. Masz kogoś, kto breakuje dzięki temu? Znaczy, no, ale chodzi ci o jakichś magów? Znaczy, ja mam arcydiabły i tak, więc... Armagedonem. No, armą. No, ale jak to chcesz zabić? Nie wiem, pytam, czy masz Hilka, który... Właśnie, nie za bardzo. Ale czekaj, okay. Ale... Czekaj. Mam Gunnara, który ma taktykę, który już ma 2 spellpowera i 2 wiedzy. I sporo tego spellpowera i wiedzy na mapie widzę. Jakby wziąć kraśki jakoś, zablokować na taktyce i arma puścić. Arcydiabły akurat mają bardzo mało życia, nie? No właśnie, one są miękkie. Tego to sugeruje. One mają... Ale to wiadomo, to... One mają 200, nie? Jakbym 400 bił, to jest to breakowalne na kraśku samym, szczerze. Tylko musisz przeżyć, sam. No. Znaczy, no, to nie mówię, że się nie uda, no bo możesz przeżyć w sumie. No. Dobra, ja bym teraz jakoś Churchill musiał robić. Ty jesteś śmierdzący 8 Xelemkowicz, wiesz jak się Churchill robi? To, ja rozumiem, że ekspert, ale tu akurat powiem tak, ja zawsze na pałę. Zawsze? O kurde, dobra. Zawsze na pałę to robię. Raz wyjdzie, a raz wyjdzie trochę lepiej, no. A raz jest jebane Churchillardy, po co je zmieniali, no? No, utrudnia to życie, nie powiem, że nie. A. Dobra, dobrze. Jest Pogłoś. Poga masz? Tak, pokazał się Pog. Trudny, łatwy? Na 19 minusach, więc do zrobienia. To łatwe, to spoko, bardzo spoko. Powietrze na kasi, ale wezmę. O, mam klatkę żebrowskiego. Ty, brakuje mi tylko miecza do AOTD. Jakbyś gdzieś miecz dorwał... Mieczyk do AOTD? Mieczyka tylko będzie brakować, jo. Kurde, dwójkę szopa bym zjadł, czy nie? Churchyard. 3 ataku, 3 defensywy. Mam fajne statystyki, dość. Kasy mam bardzo dużo. Elfów mam. 16 z Iworem, to chyba dość fajny roll, nie? 16 elfa. Akceptowane, no. Więcej niż standard. Więcej niż mniej, ten to git. Tak, więcej niż mniej. Kurde, 2 drzewa, 2 szopy. 3 szopy. Ej, mam mięso na twojego breaka. Giganty wytankują, a kraśki nam zbreakują. Gigant będzie tutaj do oddania, a Kraszek będzie power stackiem. Mówię, no. Fret in break. Kurde, ja teraz mam Churchill do zrobienia. Ja kiedyś widziałem taki fajny poradnik, ale te poradniki czasami nie działają, ja się potem denerwuję. Jak wywalę elfy na tej mapie, to będzie pyda. A czy elfem chyba zawsze robi się tak lekko, bo on jest bardzo szybki. No właśnie, no niby. To się jakby poradnik ktoś stworzył do tego Churchyardu, to by napisał nawet ponton zrobi. Ja, on ma one stacki z pikiniera, ja nie mam takich one stacków, ja mam jedynie centy. Okej, to trudniej. A co masz z mięsa, z bocznego?
Boczne wywaliłem, wiesz, bo miałem dwa razy dzieciaki na drodze. To były gobliny, okay. To by idealnie się nadały. Szkoda. Teraz są komplikacje. Dobra, no jakoś to na pałę zrobię. Dobra, wezmę jeszcze jeden ataku, trudno. A tu jest więzienie w ogóle. Ty, złoty smog, ale mam zaawansowaną taktykę. Czy ja na to jakiś sposób fajny? Bo jakbym ja tu dostał taki tabard, no to ten Bregnar maszcie jest naprawdę realny. Na złotego? Złoty, ale mam zaawansowaną taktykę. Znaczy, no możesz się zestawić tak, jak standardowo się zestawiasz i robić go bugiem, nie? Tylko, że ty nie masz strzelaków i dwuheksowe centy, więc to chyba nie działa. No właśnie, dziadostwo, no. Kurde, no ale to mi da nie dość, że kasę. Kurde, zaawansowana tak, tylko że ten elf złotego, jeszcze ten złoty jest na trawie, on tak mało w niego bije. Ja bym nie wchodził chyba w to. Szczerze. Okej. To hiwka druga się pokazała. Minus moralek. Dobra, teraz wchodzę w czercza, teraz będzie jazda bez trzymanki. PC nie zrobił, spoiler. Dobra, ale bije w miarę fajne, mam dobre statystyki, to jest bardzo duży plus. No dobra, ja takie dwie harde puchy zaraz będę walił, mega. Zobaczymy. Nie brać na grindanie logę, czy domykać ziemię raczej, nie? Jak najszybciej. Zależy, jakie masz targety, to no, mam co robić, chcemy ziemię tu domykać. Mapa wygląda nieźle u ciebie, nie? No, teraz kąsę jeszcze znalazłem. Well, smoka widzę. To nice. U mnie teraz centaur bardzo po dupsku oberwie. Oj, to tak bardzo, bardzo. Ale nie aż tak bardzo. Chociaż nie, no bardzo. Kurde, ja trochę boja potracę. Nie wiem, czy opłacalne. Okej, fajnie. Ja wymieniłem centy za czercza. Magię ognia dostałem. Ty, czy ja nie chciałbym magii ognia wziąć? To jest pytanie. Na Gunarze? No, bo mam tą księgę ognia, kurde. Ja ciągle myślę o tej armaszce. Znaczy, ja tak zasugerowałem, to wcale nie musi być dobre. Dobra, nie biorę, trudno. No nie, spódniczka cyganki, ty, ja set cygana będę mieć. Fuck. No to nie wiem, czy było war wywalić centaury za spódniczkę cyganki. Z drugiej strony kasy dostałem i expa, więc może akurat. Dobra, weźmiemy jeszcze to więzienie. Gunnar może polecieć na sapagi. Na sapagach mogę trochę potracić. Tu mogę polecieć. Elf ma tyle samo speeda. Dobra, zobaczę, co z więzienia wyleci ciekawego. To mogę zrobić na pewno, bo już nie mam centaurów teraz. Będzie trochę łatwiej. No dobra, nie ma źle. U mnie to wygląda bardzo ciekawie, tylko muszę jakoś to zrobić. Te satyry. Zaraz postawię Enta, zrobię duel Enta, postawię Pegaza i te satyry powinny być robialne. Będzie Księga Ognia. O, liczyłem z tego czercza na właśnie sapak przede wszystkim, żeby sobie zwiększyć ten spell power jeszcze i wiedzę. Ty masz tych shopów dużo. To są shopy, ale nic więcej. Nie ma źle? No nie ma źle, no ale... To jest taka przeciętna mapa, raczej bez turbo. U mnie zdecydowanie bez turbo. Ale ty masz smoka, ej, to nie masz tak źle. No tak, ale on jest nie taki łatwy i Shakti nie jest w ogóle w tamtym miejscu i nie wiem, czy go nie opluć. Aha, okej. U mnie mapa wygląda spoko, oprócz tego mam Inferno na bocznym. Czy ty, może i fryty zacznę stawiać? Wtedy breakuje easy. No, to by było coś.
Ta cygana musi być. Jakbyśmy statuetkę legionisty zużyli, nie? No ja chyba o dziwo na tej generacji nie mam żadnego żadnej części. No zazwyczaj to jest tak, że zawsze trafisz coś. Ja mam boczny break bardzo łatwy, bo zwykłe psychole tam stoją. O. Ale jak za daleko, to nie ma sensu rozważać, nie? Nie wiem, jak to wygląda u ciebie. Dereka dostałem. Kiwkę mógłbym od razu lecieć. O. 8 plus 24 plus end. O, czy ja bym 60 kiwkę zrobił? Raczej nie, 45 pewnie max. Nie no, Dawid, akurat za spódniczkę to nie było warte, nie? Ale jakby Tabard wyleciał, to ja bym nawet mógł jeszcze, kurde, tego, kilka elfów stracić by było worth, nie? Wtedy bym od razu wziął to i na breaka leciał. O, dendroidy. Dawaj ifryty. Spódniczkę mam. Ale władca wół, że ja te ifryty, to ja będę mieć chopie w 1.7 chyba. Nie, później. 1.4 Ford, 1.5 Demon, 1.6 Gildia, 1.7 najszybciej i fryty dopiero będę mieć, więc bez sensu. Mi ciągle piszą Cygan Gaming, żebym pod Cygana grał. Go Gildia i skok do Tyrki, o, skok przez płot, szczególnie, że bez magii ziemi. Tak. Kurczę, chciałem zrobić shopa. Kurde, ja mam walkę 20-50 entów, które bronią hiwki i artefaktu do interferencji. Trochę się ich boję. Oj, ent na tej trawce to potrafi zaboleć. No, ale co mam innego zrobić? Ja mam taką mapę, że kurde, nie podobają mi się moje idee. Mało kasy trochę. Ja teraz zrobię tego smoka. Może ze smoga, kurde, Tabard dostanę. Jakbym Tabard dostał ze smoka, to by było zajebiście. Ring do życia. No to też tak bez strzału. Jednorogi mogę zrobić. O, w którym kierunku tu lecieć? Więzienie tu by było. Czy na taktyce robialne, nierobialne, nie? Bo elf jest o jeden za wolny. Masker, fajny narcy diabła, no niekoniecznie. Tam ludzie mi już na to o berku gadali. Dobra, ja mogę w to więzienie polecieć. O, 10-19 roku powinno być na easy. Gadali mi o berku, żeby na berku breakować. Pondon, bierz ogień i pod berka graj. Jakiś pomysł to jest. No nie, no coś, ty nie wyjdziesz. Nawet jak masz 200 many i 10 spell powera, to na berku się wyjebiesz. To nie jest jedyna rzecz, która ma ci zrobić bitwę. To ma wspomagać. No ale no nie wyjedziesz na berku samym. Musisz mieć i tak super wojo, nie? Żeby wyjść. Znaczy, no, najgorsze jest to, że arcydiabeł uderza siebie bardzo mało, no bo bez kontry, nie? No i w pierwsze turze ci wjeżdża, więc musiałbyś się jakoś od tego odsłonić, nie? Dobra, co może pójść nie tak? Piętnaście, ile kurwa? To mało, to dobrze. A jest abs, tak? Nie. No to easy. Kusze są szybsze od nich przecież.
Dobra, poszła twiutko. I co będzie? Uwaga! Co dostałeś? 10 tysięcy expa, kurwa, syta będzie. To dobrze? Znaczy nie wiem, zobaczymy co dostanie, nie? Powietrze, bracie, powietrze? No takie złe, nie? Szansa, że na ziemię dostanie nie jest zbyt duża też, nie? No nic, zobaczymy co z tego wyniknie. Na razie to jak profesor zrobiłem tą puchę, no i Waleska ma dobite powietrze, łucznictwo i no jest świnią, nie? Ja jutro koncert dwójkę robię, albo Grindanem jak dobije ziemię, albo Kasjopeją, jak nie dobije ziemi Grindan. No ta księga ognia może później się przyda nam po prostu. Mhm. Tak, tu sobie jeszcze wiedzę wezmę, góra już jest dość szybki, zrobimy to. Roki powinny pójść łatwo, chociaż kurde ile mam tych kraśków? 8. Chociaż... Ale nie no, jeszcze enty dostawię, to powinno pójść. No dobra. Jak ja dostanę z więzienia jakiegoś maga, to też u mnie może być bardzo ciekawie. Bo tu mam raczej do odblokowania 5 level Hirka. Kurde, nie dostał poziomu. Ja! 48 expa. No to jest problem. Ja pierdykam. To boli strasznie. Cygański maslom na dwójkę, na jeden spell powera? Dwójkę szopa? No. O kurde. Cygańskim mam jest... slowem. No chyba nie. Cygańskim tak średnio. Kurwa, to nie mogę, nic innego nie zrobię. W sensie obok, jaki skandal. Timer. Co robić, puszkę na... Dwa giganty by otworzyły mi mapę strasznie. A ile masz? Masz expert ofkę i ile ogórków? 4-5 staty, ekspert ofka, 100 ogóra. A masz blesa? No niestety nie ma. No z blesem to byś zrobił nawet, ale... Czekaj, wejdę na twojego streama, to zobaczę dokładnie. Chyba wejdę w to, na pałę. Czekaj. O... 2200. Już patrzę. 200, połowę zbijam. Nie, za mało. Jezu, ile ci tego levela tam brakło? No, mało. Ja. Krypta z wampirami byłaby okej, a nie była z wampirami. Aha. Kurwa, w hiwkę mam wejść na pałę? Kurde. Ale skandal. Mogę go poddać? Nie mam kasy, mam kasę. Poddać i poddać? A czekaj, ile ty bijesz damage'a? Liczyłeś, czy policzysz ci? Zbijam połowę, może 60%. Chyba... 5 ataków expert ofka, no? Ja mam pomysł. Że on kosztuje kasę. O, bijesz połowę. No, dwójka może nie wyjść. Musiałbyś tego maslowa mieć jakoś. Ewentualnie blesa, bo z blesem to bijesz 8, no to z blesem easy. Albo bless, albo maslo, nie? Zrobimy najdziwniejszą rzecz na świecie. A i budujesz kamień z expem? Jebać to. No i elegancko. Jebać. Tempo masz mocne? Nie, ja uważam, że tempo mam słabe na tej mapie. Ja się nie zgodzę. Według mnie tempo jest tragiczne tu. Szczególnie, że na rampie, nie? Ramp może mieć naprawdę fajne tempo. No nie, no teraz z Baslonem to zrobisz. Malekit, co ziemia. Co skilluje, proszę. Uj, Jedi jeszcze. Ja myślę, kogo ja na rokach dostanę. Ty, jak ja bym taką lunę dostał, to by było śmiesznie. Wtedy to na wallach mogę zrobić, biorę księgę ognia, mogę od razu breakować. A ty jeszcze nie widzisz twojego breaka, co? Ja jeszcze nic nie wiem. Okej. Okay. Szkoda, że jakiegoś fluxa nie mamy, nie? Byśmy od razu ognika postawili. Dobra, po simkach. Po simkach, można odpocząć trochę, ale nie podoba mi się, w sensie za wolno mi to wszystko idzie. To jest tura różnicy przez to, że nie dobiłem. No.
Oni są też bez rasy z drugiej strony, nie? Też mogą mieć kibel. Niby tak. Ostatnio Inuś pokazał, że tak nie jest na jego generacjach. No. W ogóle? A, mamy... A nie, to dobrze, że mamy sąsiednie biomy, w sensie obok siebie mamy wygenerowane. Mhm. Dobra, mam najmniej zamków ze wszystkich. Mm. Tak, mam na bocznym mam psychole, więc tu mam bardzo łatwego strażnika. I tu mam po breaku dwie hiwki, kurde, ale na boczny się pakować też tak trochę średnio. A z daleko on jest. No, też daleko. Z drugiej strony Gunnar jest, nie? Fajne. By gdzieś tam artefakty na kontrolę jeszcze leżały. Kurde, czyli breaki raczej 1-2-1 plus minus. Chyba ta. Ja teraz się w te roki wbijam. Trochę się ich boję, no ale no nie mam dosłownie niczego innego do roboty. No ale wydaje mi się, że Ant i Krasik powinny wytankować. Też mam 5 ataku, bardzo dużo. Grunt, że ta taktyka jest ustawić się, morale nie robią. No też mam Ardo morale. Gdzie masz centaury, kolego? Co? Centaur. Centy przepaliłem na Churchu, ale dostałem spódniczkę cyganki i nie było warf ani trochę. Oj, oj, oj. No, no ale jakby taki tabard wleciał albo sapok. No i tak by chyba nie było warto, szkoda armii. Za centy? Nie, to chyba wtedy by się opłacało, mi się wydaje. W sensie Tabard, no jest szansa, że już by mi może breaka dawał, nie? Tabard. Czym? Księgą ognia. Armor? Ja no nie chcę armora, co? Dobra, nie, potrzebuję jeszcze tam. Jakaś inteligencja nawet byłaby bardzo fajna, szczerze. Dobra, uwaga, z więzienia Anabel. A kurde, jak na złość, no potrzebujesz maga fajnego, a dadzą ci super wojownika, nie? Kurde. O, dobra, Gunnar leci po Księgę Ognia. Chociaż nie, czekaj, Anabel by mi... O, właśnie, ona by Księgę Ognia zrobiła, bo ona ma ofens i tak dalej. Dobra, jutro będę mieć Księgę Ognia. A ty nie masz banków jakichś fajnych? No właśnie, nie mam za bardzo banków. Mam jedną hiwkę, ale trudną. Drugą bardzo trudną. Shop, piket. No i w sumie tyle. Dobra, ale jutro będzie KO. Ardo Morali jeszcze no, jedno ciężko będzie. To wygląda naprawdę. No. Kurde, nawet potrzebowałem, no, tego, maga, ci dadzą wojownika, jak na złość, jak to jest możliwe? Ta Księga Ognia też będzie bardzo ciężka do zrobienia. Myślisz? Nie no, Anabel? 6 ataku, niby jest... 15 elf, 11 pukawkowy, nie? Będzie morali, to spoko, tylko że to satyry akurat słyną z morali. Trochę strach. Ja myślę serio, żeby fort zacząć budować w bocznym Inferno. A teraz możemy kasę wysłać, jeżeli ktoś ma market. Kurde, szkoda, że w poprzedniej turze... ty skończyłeś turę z jakimś marketem? Nie, ale mógłbym mieć. Znaczy, aha, możesz mi wysłać nadal. Nie, ale chodzi mi o to, że ja chciałem Inferno zająć i od razu ten postawić, nie? Zapomniałem ci powiedzieć, żebyś mi posłał. Chociaż dobra, ja mam wszystko. A nie wiem, czy mogę ci wysłać, jak nie jest moja tura. No chyba nie możesz. O, raczej nie. Dobra, w tej turze to mam to... byłoby za późno. No, tylko tawernę chyba też trzeba mieć, co? Czy nie? Fortu? Czekaj, nie, trzeba mieć, patrz. Miałbym tak, nie. Fort w tej turze, next tura gildia, to. Czyli w siódmym dniu miałbym ifryta najszybciej. To jest... Jak patrzę na twoją mapę, nie widzę dokładnie, ale ona jest pusta. No ja, no jakby to... ifryt zbreakował bez strat, to nie jest głupi pomysł. No ale co mam innego, znaczy jest trochę banków, no tylko że tak, no to jest... To bardzo value zwiększa, tego będzie z 30, ja nie mam minus morali, to jest szybkie na tym terenie. Magogów będzie z setka, a patrzę na to, że ja nie mam centaurów, no to też nie widzę jak to zrobić. To jest w cholerę trudne, no to jedynie co do takiej łatwiejszy piket jest, nie? Pytanie, czy armą być breaknął, 4 ifryty mając. No właśnie, no mając jakiegoś maga fajnego, to ta, ale kurde, mam takich dzbanów. Jeszcze tu liczyłem, że jakiś, nawet nie Luna, ale jakaś nawet bogini, albo ktoś taki by mógł być. Gunnarowi szkoda, że ognie nie dałeś. No, miałby dwa armaszki, nie jedną. Ale on nadal nie ma SP, nic, kurde.
Ty, a zawsze możemy artefakty ode mnie wysłać, nie? O właśnie, masz coś na spell power, wiedzę? Nie, nie mam. Kurde. Ale możemy, nie? No, możliwość jest. Mówię. Mam worek ze złotem na przykład. Ohuhu. Nie, nic nie mam, totalnie. Może churchyard da, ale nic nie mam. Dosłownie zero. Ty, a nie, nie masz tak dobrego maga. No właśnie nie mam za bardzo nikogo. Tego Gunara mam z taktyką, ale no on jest... Ja mu wziąłem bardzo dużo wiedzy i tego, ale... I tak jest za głupi. Dobra, niech stoi ten fort. Pod jednym i pod drugim miastem jest spell power, tak naprawdę. Plus dwa można kupić, ale to drogie. Bez TPK to tak... Hmm. Muszę pamiętać, że tutaj nie chcę tawerny stawiać, więc... Będę musiał zrobić tą kryptę jakoś tak i potem tutaj cofnąć. No i mam nadzieję, jutro się nie wypierdolę na tych satyrach jeszcze. Ja się mogę wywalić na eksperymentalu. Jeden spell powera jednak boli. A ile masz manę? 40. A, to powinno pójść. Masz 8 turno na cygańskim ma slowku powinno pójść, nie? Hmm. Dobra, turka. Tak, 1-1-6 na full ruchu, oczywiście. Gdyby to miało nie być na full ruchu, a Ravel to bym się nawet nie chwalił, że zbreakuje tak. Które samo straciłem. Dobra, rękawiczki nie są złe. Jest, kurde! Essa, byku! Kurwa, ale będę dymał teraz, pa! A co ty się tak cieszysz, ten mieczek znalazłeś? Nie! Grindan dobije ziemię. O, jeszcze moralka. O kurwa. Dobra, nic się nie stało, 50 nim straciłem, ale mam dwa anioły. Sprawdzę, co to za rozmiar. Też trójka, kurwa, 6 gigantów, chciałbym, nie? Czy ty właśnie wyjebałeś Alamara? No, po co mi Alamar? Ja ci powiem tak, w zależności jaki będzie piket, jak będzie duży piket maxi, to wychodzę 1-1-5, jak będzie mały, to 1-1-6 na pełnym ruchu grindanem, bo wtedy muszę cofnąć po eksperymentale, żeby wojsko zrobić. Dobra, a co z tą puszką z Nyxa? Bo jak mi starczy ruchu, to być może... Ja bym wolał otworzyć to. Kurde. Bo mogę... Robię eksperymental, mogę otworzyć monki, może będzie fajny mag we więzieniu. Może magiem zjem puchę. Albo Shaktim. No. Albo Malekitem w ogóle, patrz. Masz go albo blisko. Albo Malekitem. To by było idealnie wtedy. Taki Malekit to easy breakuje. Malekit to jest klasa, która dostaje najwięcej spell powera, plus jeszcze ma speckę, która najwięcej daje deep to, to Malekit byłby dobry. To może on się zakręci i później to zje. Chociaż teraz powinien. Więźniarz by obskoczył Hivkę i Churcha wtedy. Dobra, to jest taki pomysł jak zawsze. Na ostatnią chwilę jest dobry pomysł, nie? No. Dobra, czyli najpierw wyjebka Shaktim. A właśnie, twoja turka, dobra, ja już zobaczę streamka. Najpierw wyjeb. No jakby się to udało Malekitem ogarnąć, to by było super. Kurde, mogę to przebić, a nie było kiedy za bardzo. Daj konsę, co? No nie dwell smoka na szarpie, no. Konsa. Ty, ale w sumie dwa duele smoka. Ale nie są odporne na armę, nie? Jakby były, to już pewnie sobie rozmawiali o nich. Dobra. Gdzie chcę to nie, brać? Nie, wydaje mi się, że zrobisz tego shopa. Gdzie zdejmuję tego... kontrę? Wiesz co, weź kilka... Ale ważka ci daje minus morale. Tak, kurde. Gobek... Nie, chociaż weź ważkę, weź te dwie ważki i harpie na jedynki. Ta ważka wydaje mi się może być ważna w shopie. Może być łatwiej, no. Na środku, bo nie chcę zwejtować. Ja pierdykam. Robienie tego na jeden spell powera to jest takie rzeźbienie straszne. No. Ale dasz radę. Chociaż... Dobra, okej. Okay. Nie no, pójdzie, pójdzie. Masz many dużo, więc... No połowę zbijam. Na blesie 8 faktycznie, ale... I znowu slow. Ale nie będzie takie przyjemne to wymanewrować. Nie no, da radę. Teraz walniesz, zostało ich 40, to już prawie sam ogór to robi.
za harpią gonią. Spany. No, ale to jeden SP pega. Kurde, no ale że Blast tak dużo na ogóra daje. No bo ogór ma 1-3 rozstrzał, to jest bardzo duży. No, 1-3. To jest tyle co Cyanida w ogóle. 16 many, by the way. Za wolno zabijam. Muszę odkajtować trochę chamsko po prostu. Dwie tury slowa zostały. Ale mi się nie podoba ta walka. Kurczę, jakby było dwa spell powera, to by było tak łatwo. Ja to już da radę. Nawet jakbyś kół już teraz kliknął, to raczej jest... Znaczy ja nie chcę stracić ogórków, nie? No wiadomo, ale... Teraz ograją mnie czy nie? Ograją, nie? 100%. Nie. Że jak rzucisz ma slowa, ale... Ale ty jesteś szybszy na ogórku, bo masz jak tego i plus jeden speeda, nie? Tylko że ciasno się robić może. Aha, że duchota. Duchota, tak. Za zero slowków. A, to już da radę. To plus jeden speeda dużo daje, bo ich wyprzedzasz. Ważko możesz kontrę ściągnąć z dziesiątki ewentualnie, no albo tak. Kurde, nawet. Jakie rolki słabe. Dobra, mamy. Loga. No co, pucha dla Szaktego z rządu, 6 minut. Kurde, ja bym tego Malekita chyba wolał. No bo... Chyba nie mam many. Czy to problem? Według mnie Szakti otwiera więzienie na tych monkach, to same giganty zrobią. Plus te nyksy jeszcze, masz te ogórki, które mają 7 speeda u ciebie. Co ja chcę zagrać? Chyba same giganty na te monki, co? Czy nie? Wyślę jakieś jeszcze jedyneczki. O. Nie pamiętam ile no ich było. No bo 10-19 ich było. Ale się poddawałem, a nie pamiętam ilości. Aha. O, dwie jednostki 19 siódmego poziomu. Nie jeden już to mówił. No i dobra, pytanie co będzie z tego więzienia. Tam będzie chyba 10 level, bo to było solo więzienie. Jakaś taka luna, to by była cudowna. To byśmy breakowali w 6 dniu. Nie, no nie, bo Ifrita by musiał mieć. Gundulka jest. Okej, okay, dobra dobitki będzie przynajmniej. Aha, Gundula. Expert Wisdom, 4 mocy. Kurde, ale dzban, 10 level mag, nie? A ma takie staty. O, to nie jest ilek od statów, nie? No to buchę, ja bym myślał, że najlepiej ma Lekitowi, no nie wiem, jakie jest twoje zdanie. Kurde, no. Najgorsze, że nie wiem jaki break mam do pokonania. Tylko, trochę... że ten twój break jest i tak w cholerę daleko, mój jest bardzo blisko, nie? No a ten Malekit, jak on, jeśli tam będzie powiedzmy dycha expo, to ten Malekit będzie mieć 8 spell powera, expert sorcery i speckę. No przebić Shaktim przebije 10 nyksów, czy później to zrobię? Teraz. Daj chyba. Kurde, minus moral jak mięso biorę. Ja pitole. Fiesta? Z wywką też fiesta. Ja pierdykam. Że moral słaby? Mhm. A no jo, no dobra. Widać, oczywiście. Dobra, będzie dobrze. Ale musisz chyba to mięso brać, no. Lepiej chyba mieć ten minus moral i bardzo dużo mięsa z tego stronga, co? A nie, to mięso chcesz na hiwkę zostawić. Kurwa, nie wiem jak to grać. Ta pucha mnie troluje. Daj te goblinki może tylko, co? A psy zostaw gdzieś tam na chiwkę. A mam psy w dyszkę. 16. O Jezu, za dużo tego jest. To jest zły pomysł. Trochę, ale nie, dobry teren jest, dasz radę. Ogór ma równy speed. Powinno pójść. Ciekawe ile razy gigant się ruszy w tej walce.
0, 0 czy 1? Nie no, teren dużo daje. Wiesz jak możesz zrobić? Dać Norberty i oczka do góry i tam jeszcze goblina i ten Nyxy większość pójdzie do góry i... No albo tak, i tam psem zablokować na dole. Znaczy po środku. I tak, tak pójdą jak... do góry według mnie. Minimum... Rozdzielą się chociaż trochę. Ej, czy tak będę musiał przyjmować to. Mm. Teren dużo daje, teren jest super. I się boję teraz. Jak minus moral, to minus 2 giganty. Oj, to nie bij chyba, nie podchodź, co? Gigant 2 na 2 się ruszy na razie. No, to nie ma źle. Ogórek no. Nawet nie wiem, czy z dwóch Nyxów by nie zabił przy wyższym rolu. No bo Nyx, ta pasywa Nyxa słabo działa na jeden z chińskiego levelu, nie? Nie zdejmuję kontr, jadę na pałę. Oj, dwóch to nie. Nawet obitego nie zbił. To są bardzo duże straty. No ale będziemy mieli świnie Malekita teraz, więc nie będzie źle. Ale dobra, biją słabo. Słabo mądrze to rozgrywają. Okej, ty, zajebisty fokus. Teraz jeszcze oczko trochę wytankuje. Bez muzyczki? Jest muzyczka, tylko że cicho, żeby nie zagłuszała, wiesz? To, ale te Nyxy biją. O, ale jeszcze ich trochę zostało. O kurde, tam u góry 6. Dobra, ogór wyjebała się to. Czy gigant to pokona? Ale że. Ooooooj! Tam... Byłoby mniej strat. Liderka? Wezmę. I co? Co ta pucha daje? Kto policzył? A, to jest cross, to może być wszystko. Z góry na dół. No ale według mnie musimy trzymać kciuki, że Malekit to bierze. Szaktiego już masz wyekspionego, nie? Więc czy ten Szakti potrzebuje puchy? Już nie wziął. No nie za bardzo. Mi się wydaje, Malekitem będzie najsensowniej to wziąć, no. Albo gundulą. A na razie bez ziemi jest. 21 no. Krawaliu. Większa szansa 20k golda. Serio? Te 4 magia? Arksen u ciebie napisał, tam może być nawet 20k expa. Expa nie może być. Expa na biomie nie będzie. Ale 20k jest w ogóle możliwe? Aha, no na pustyni na przykład. Nie? No jest taka możliwość. Podobno 21 tysięcy value, a tam jeszcze jakieś ognisko było? Coś tam leżało, nie? Ognicho, no. Dobra, bierzemy. 15k expa. Ogień. O, to zajebiście. Biorę ogień, jolo. Weź, no. Ale on będzie napierdalał. Ty, to zajebiście. Ma 8 mocy. Malekit, dużo spell powera, magia, ognia, sorcery. Ty czekaj, ile ty teraz bijesz? Ja pierdyle, ty super to było. Zajebista Pandora. Expert magia, ognia, expert sorcery. 8 spell powera. Ja mam wojska, tylko to jest problem, nie? Pecka w tym i na levelu 10. Ty bijesz, kolego drogi, z tego z Armagedonu 539, czyli po 2 arcydiabły zabijasz ponad. Prawie że po 3. Ty kurde. Damage z armaśki to jest 539 obecnie. Na 10 spell powera byśmy zabijali po 3, ale no 10 spell powera raczej jest nierealne. Chociaż... Znaczy ja mogę dokupić teraz... jeszcze coś. Spell powera. Jakby teraz z tego wypadł Tabard. O kurde, teraz wszyscy razem. Tabard. Są też klaty, nie? Na więcej SP. No, tylko że Tabard jest lepszy, bo jeszcze ci daje dużo tego. W Vortexie Tabard ci daje 40 many, nie? To są dwa Armagedony. No owszem, ładny Hirek. 15k expa, ciężko to było no. Zrobić. Ten Shakti cierpiał tak. Tam. Ale poszło. Ale Warf to jest według mnie, bo teraz serio świniok, nie? Czy ten gigant się wypierdoli, czy nie? Nie wiem, być może. Jednostka siódmego, no... Dwie jednostki. No, dwie jednostki. No, skoro jeden anioł robi bez strat, to dwa giganty nie zrobią? No nie. Dobra, muszę szakta wykupić, gildię postawić. O, domykamy ziemię. Okay, minus moral, to minus 2 morale mam. Okej, okay, to jest fajne. Gildia okay, betoniarce. Czekaj, skończyłeś turę? Nie. Jeśli jesteś w stanie postawić market, to ja bym potrzebował... Już mogę, mam postawione.
Dobra, na razie nie potrzebuję nic, ale może wyślesz całą kasę na koniec tury, a potem ja tobie, czy nie? Mogę. Dobra. Albo nawet full surki sobie możemy przysyłać tak naprawdę. Po prostu wszystko na koniec tury do sojusznika będziemy przysyłać, nie? Tylko kurde, żebym ja... Chociaż czekaj, może nie wszystko, bo ja nie wiem, czy ja będę mieć market. Ale powinienem mieć. Słabo to wygląda. W sensie, jest Malekit, ale poza tym jest kibel. Nie, jeśli ja się wyjebię na tych statyrach... Ja mam mało wszystkiego, ale mogę coś ci wysłać. No to dawaj, to wyślij wszystko, a potem ja tobie wszystko wyślę. Tak będzie chyba najlepiej po prostu. Redowi, nie? Tak, tak, tak. Dobra, resztę zostawiam w razie, jakby coś było potrzebne, abyśmy zjebali. Okej, okay, dobra. Dobra, mam opcję na double manę dla tego Hilka. Dobra, jedziemy. Od tej Pandory zaczynasz, ja? Tak. No, dobry bunkier wokół kuszy w razie woralek i tak dalej, nie? Ta walizka będzie fajnie strzelać, jeszcze balistę masz, powinno być w porzu. 31. Bez strat, kolego. No. To będzie mocna Pandora, bo wszystkie mają dobre value, chyba że będzie pusta, nie? Taktyka czy loga? Taktyka na poga, ewentualnie. Taktykę wiesz, oczywiście, jak chcesz walizką robić poga, to 100% taktyka. No ona robi w tej turze, albo w następnej poga. No, to taktyka, to 100% taktyka, się nie zastanawiasz. 10 tysięcy znowu, ja pierdziel, ale knużyca. No dobra, no, będzie tylko fajnie, jakbyś ziemię w końcu dostała, nie? Jest! Jest ziemniak? Ale świnia z niej. No i co, znaczy w tej turze poga nie zrobisz, poddajesz na impcashu, tak, i jutro pog. Łohoho! Kamień, pog, ale tego cen. No. I oczka wywalenie. No i wio. Jak weźmiesz coś, co sfokusują, a kraszka nie sfokusują, rzucisz armę i swarcisz procenty, no to przeżyjesz. No to. No dobra. 30% to mało. Spróbuję teraz te satyry zrobić, no według mnie będzie z nimi ciężko, ale. Ale jest tam ambitny hopok. Słynne słowa przed wyjemką. Top 10 tak, momentów przed wyjemką, to jeden. Podblokowywuj skrzynki, póki jeszcze masz wojsko, no. Dobra, mam coś takiego. No mam na pewno pieprznięcie w łapie, to na pewno. Będzie no śliska walka według mnie. Ebalista jeszcze pomoże trochę. Mam też plus morale. Nie no, jebnięcie mam naprawdę mocne, no. Jeszcze jeden moral mogę dobrać. Po czemu by nie? O, no dobra. Czy ja nie chcę jedynki z tego zrobić, z Pegaza? Chyba chcę, nie? Bo to ma 7 speeda. Kurde, no nie wiem, czy ja to zrobię. O, nie wiem. Jeden moral w elfa lub pirata jest koniec. Dobra, dobry teren jest. Jak mi ten paciuluk nie zmaraluje, to powinno być chyba okej. Okay. One w pierwszej turze się będą buffować, on zaczyna, nie? Dobra, nie zmoralował, dobra, jest git. Pirata tu, nie? Wiesz co, mam opóźnienie dość dużo. Aha, dobra. Myślę, czy pirata obok elfa ustawić pod... Ale chyba ta... Albo tu. Nie no, chyba tu. Pirata chyba głęboko, nie? Na drugim rzędzie. Po lewej na max, nie? No. Wtedy blokuje się krasiek, drzewiec plus oceanida, a jak oceanida padnie, to jest pirat blokujący elfa. A to o elfie. Dobra, większość poszła w dół. Myśleć. Zero morali. No tylko, że one na razie mają plus jeden, nie? Jeszcze się nie zbuffowały. Zabijam dużo. No i teraz tak. Pytanie, czy to jest jednego na Hama do tyłu, ale chyba tak. Wydaje mi się, że jeden na Hama, drugi tu i tu strzelam. Buffują się. Pirat mocno bije. Do tyłu, do przodu. Dobra. Nie ma źle. Pytanie, gdzie teraz Pegas leci? Może, chociaż jak się dobiorą do ciebie na jeden defa. No właśnie.
No ja teraz elfem strzał. Kurde, ja też mam plus 2 morale, nic nie siada, no. Pirat ma jeszcze 3 strzałki. Te dwa już są zabite, ten ma 5 życia, więc te dwa już praktycznie nic nie robią, ale zostało jeszcze 5. Patrz, już nie masz, już chyba tego, nie ma opóźnienia. Teraz myślę, gdzie Pegazem stanąć, nie? Czekaj, który zaczyna? Ten. I potem 9 zaczyna. Ale ona pójdzie i tak do góry, bo nie ma przejazdu, kurde. Może spróbuj tych z dołu, ale one pójdą na balistę plus nymfę, te no. Po lewej stronie, na 100%. Jeśli stanę w rogu prawym dolnym, to ta 9 i ta 8 pójdą. 9 satyrów nie zabije 4 Pegazów, ale 2 staki już zabiją. Ja to chyba najwięcej, co może zrobić tym Pegazem. No, muszę odciągnąć. Moral siadł. Teraz... Czekaj, moral tutaj. Tu na bofowanego. Kurde, elf, dostań trochę morali, proszę cię. Walnij w tego, żeby Oceanidy nie zabił na jednego hita. Dobra, nie zmoralowały, git. Te poszły za Pegazem, więc zajebiście. O, tak, pirat ma jeszcze jeden i pierwszy się rusza ta trójka. Okej, i ona dolatuje i wtedy się rusza pirat. Dobra, czyli jeszcze ten i ten strzał wykona. Tu rzucę defa, tu rzucę defa. To kiedy Phantom Xiedu? Pegas tu napierdalam w tego. No i tutaj... Myślisz zabijać całe staki, czy tą siódemkę? Nie no, siódemkę, bo one są osłabione. Tutaj. Pirata. Kraśka, dobra. Zawsze możesz się obłożyć obitymi stakami, nie? Tak, no. One chodzą za Pegazem, to jest zajebiste. To, że one chodzą za Pegazem jest super. Bałem się, że one pójdą do przodu, ale idą za Pegazem. Mimo tutaj wygrał teren. Bez tego krateru... No, teren super jest. Zamordowałyby. To jest ugrane już teraz. Nice. Dwa do przodu. Git. Czyli mamy Księgę Ognia. Twój plan wykonany. Jeszcze nawet kilka krasnoludów przeżyło. Znaczy na moim ekranie przeżyło. Nie wiem jak na twoim. Nice. 2 piraty, 4 kraszki, full oceanidy i 1 Pegas. 62 satyry. Nice. Dobry teren był jednak, no. Taktyka na podstawowym, daj, może się przyda. Dobra, mamy Księgę Ognia. Księga Ognia by była. Czyli to, co chyba najtrudniejszy z tego naszego całego planu już chyba mamy, nie? Czyli tą Księgę Ognia. Najtrudniejsze to przeżyć pierwszą turę bitwy z arcydiabłem. No właśnie. Teraz kolejny problem. Dobra, czekaj, ja zobaczę tego questa, bo może to jest akurat ta siekiera. Nie, to jest jakiś art do morali. To teraz tak, zapamiętaj... Aha, czyli masz market w tej turze, czy nie będziesz miał? Będę mieć. Dobra, to kasę mi postawię, wyszli. No. Tak, tutaj od razu... Czy ja coś więcej będę chciał? India... Znaczy ja się wyślę wszystko, wydaje mi się po prostu... No, jak będziemy sensu. Sobie wszystko wysyłać, nie? To... No szkoda timera, ja i tak nie użyję tego do niczego. No ale to jest 5 sekund wysłanie wszystkiego chyba. No właśnie. Dużo. No nie wiem, czy tak dużo. Nie, chuj czasu. Ty, ale powiem ci, ja na tej mapie mam taki kibel, że tu bez tego, że my działamy wspólnie, to na tej mapie bym w życiu nie wyszedł. Nie no, wyszedłbyś. Do lobby. Dobra, to jesteś brązowy, nie? Tak, brąz. Dobra, to ci wszystko wyślę. To jest 5 sekund, a... W ogóle potrzebujemy surkę na coś, bo ja mogę postawić sporo marketów, przemielić to na kasę i tyle. Aha, w ten sposób. Na ifryta jest mi surka potrzebna, wiesz? Okej, plus ewentualnie wyśle. Sultan może później, nie? Dobra, tyle. Udało się z tymi satyrami, no. Ten teren tak pomógł. Dobra, ja sobie 1-1-6 zbrejkuję. Nie ma co szaleć, Imo. Najpierw tarcza? Nie, tarczy. No, nie wiem, czy starczy ruchu, żeby robić tarczę. O kurwa, ale jak nastało. Tak, właśnie chcę eksperymentale przed... O, mały piket, to 100% muszę eksperymentale wyciągać. No. Trójka konsa będzie małym wyzwaniem. Maxi wyjebka, Inuś, jak coś. No trójka. Będzie ciężko, ale zrobię raczej. Moralka pomaga trochę. Kurwiła! Im też zaczyna pomagać. Ajajajajaj, to będzie problem. Bałeś się, że nie dam rady, co? O, w sumie też nie pomoralowały za bardzo, poza tym pierwszym stakiem, co mnie trochę wkurwił, ale tak to w ogóle bez moralek poszło, nie? No tego scrolla bym zrobił, bo to chyba kontrola jest, ty. Znaczy, no, jak będzie 50 tych golemów, to nie będzie kontrola, ale może być kontrola.
skończył turę. No tam u mnie na towerze, no to po prostu te... Dobra, ja zobaczę jak to na Discordzie, w razie czego przerzuca się na YouTube'a, jakby tam coś logowało albo coś tego. Dobra. Czy ja mogę zatrzymać oglądanie twojego udostępnienia, czy niezbyt? Znaczy możesz to po prostu chyba zgasić jakoś. Zmniejszyć, ale to gdzieś tam będzie w tle, nie? Dobra. Tak. Jak będzie git, no to zapominamy o temacie. Dobra. Oj, trochę czuć. Mówisz, że masz trochę delayu? No. Czuję brak płynności w kursorze na przykład. Aha. Kurde, no to chyba zgasimy co. Wróćmy co, na standard, nie? Tak. A czy ty możesz zostawić u mnie standardowo? Czyli ja będę oglądał na Discordzie twoje ruchy, ale ty moje poprzez YouTube'a. Okej, dobra, to tak zrobimy. Dobra, od razu jest lepiej, no to jednak zżera. Tym bardziej streamy, okay, dobra. Obok. Dobra, gundula i jazda. No właśnie, ty masz bardzo mało timera, a tak naprawdę ty będziesz mieć najwięcej ruchów, bo potem ten break i tak dalej. Damy radę. Rozmawiasz z najszybszym graczem na świecie. Kurde, ty masz dwa giganty i same ogórki. Ja nie wiem, czy ty większą hiwkę robisz. No nie, wchodzę w małą tylko. Jeszcze na szmatkach raczej ogórki zdechną. Nie no, jak? O, patrz teraz, gigant versus giganty trzeciego poziomu. Mój gigant jest lepszy, ma ekspertowkę. Zobacz, jak on jebaszy. O kurde, ale pizga ty! Ty nie tracisz tu ogórku na tej walce chyba. Coś to gundula jest. No jo, no ale trzy ataku tylko. No zobacz to, nie? I tak nie dochodzi. Co za... Na hejście, co za debil, no. Co? I na plus patrz, speedzie. Patrz, hejsta i na... Chociaż nie, dobra, nie, zasłonisz ogórka. Dobra, nie ma źle. Byle, żeby tych ogórków z 10 nie stracić, nie? Nie, no to jedynki tylko padły. Gigant no się ruszył dobrze. W każdym ruchu gigant miał ruch. Pokrzyw. Mała, wchodzimy. 45, Baratocz, proszę. Mini. No nie, tak jak topy ostatnio. Siema Łukasz, elo. Oho. Będzie gorzej niż AI. No nie gadaj. No gorzej, minus mora. No bijcie giganta, ma shielda, no. Gorzej niż PC, to już klasyka. Ach. Zaoszczędziłem minus 8. Och jo. Standard. 4 kaczki i 2 mięsne. Dobra, kasy mam? Ole, mam kasy. Skąd mam tyle pieniędzy? Phantom, bogaty streamer. No. My gramy na bogatych, bo z Facebooka. Ano. Dobra, teraz Turbo Shakti, nie? Mhm. Kurde, ja mam będzie... wojska, ja pitole. No właśnie. Dwa giganty mają to zrobić? Nie, no zrobią. No na Shakti zrobią. Ale rzeźbienie, ja pierdykam. No, jest takie rzeźbienie z gówna z tych map, to żeśmy dostali, że to szkoda gadać. Tak gówniane mapy. Dobra, ja sobie zrobię jakieś takie ruchy oczywiste jeszcze. Ten break u mnie nie ma znaczenia. Zobacz, ale zobacz tak z ciekawości może. No jadę. Jeszcze nie zobaczę w tej. Ja bym się cieszył, żeby był trudny, szczerze. Dzięki. No bo jak nagle pokażą się nagi, no to będzie takie, kurda, my przez arcydiabły kombinujemy, nie? Ale imo warto pokombinować. Bo no. Tu nie było zbytnio innej opcji. Dobra, mam spell powera. Pamiętaj o tej kasie zawsze jeszcze na koniec tury, nie? I surowca. No. A tego nie wysyłaj mi, bo ja nie potrzebuję w moich budynkach niczego. No dobra, okej. Na, gigant zabija. O, gigant smoralował. Ej, slow się skończył. Po co to slowowałem? Ej, ja nie umiem walczyć, gramy 2-2, serio. Ja nie potrafię się skupić na walkach. Totalnie. To się czujesz, jak ja na co dzień nie umiem walczyć, o. Autokombat u mnie jest, tylko taki trochę lepszy. Ale nie dużo. Ale ważne, że szybko, nie? Tu 5 minut tylko.
Dobra. Szmakti. Mini druga. Aha. No, Jezus. Standardowo. No to nie, myślisz, jest sens ruszać w ogóle TT na 8 łódkach? No jasne. Myślisz? Kurwa łeb. Kurde, jak tego będzie 70? Jakby to jeszcze była gwarantowana fajna Pandora, ale to raczej będzie taka se... A wórek ze złotem jest według ciebie słaby? No, tak. No, to masz rację. Aż tak po mnie widać? To masz rację. Dobra, nie zdublowałem many złemu Hilkowi, git. Uff. Oj, to by nam opóźniło dnia breaka o dzień, tak naprawdę. O, zabolałoby. To co, teraz kaczka? Mamy leadershipa na tym Hilku. Nie, dobra, ta kaczka na tym szakim to nabije, kurde, tak dużo, że... Tylko żeby moral był, nie? Neutralny. Mamy git morala. A oni mają ujemny. Mhm. Oho, zabiły mnie. No to jest jak relikt. Około 10 tysięcy puszka ma wartości. Nawet złoto będzie git. Cokolwiek daj. Mhm. Daj armię nawet, cokolwiek. I ty mówisz, że ty potrzebujesz bardzo mało kasy na swoje turki, nie? Czyli wyślesz mi all turki i zostawisz sobie ile? 10k? Coś takiego? 10k to ja mam teraz. Aha, no jo. No nie wiem ile będziesz potrzebował, bo ty nie, tak jak gadasz, nie potrzebujesz zbyt dużo kasy, nie? Nie. Zostawię sobie jakieś tam 3-5 tysięcy. A reszta... Dobra. I surki ja praktycznie nie używam. Bo moje budynki nie potrzebują. Aż tak po mnie widać, gigaczat? Budynki nie potrzebują. Kurde, jak to zagrać? Dobra, na pałę. Najlepsze rozwiązanie zawsze, nie? Co może później tak? Jak można zagrać? No na pałę, na przykład. No się od ciebie nauczyłem tego. W sumie nie wiem, czy to nazywamy procesem nauki, ale okej. Na pałę. Ale to jest dobre. Na mapach, na których musisz grać na pałę, to jest dobre. Mhm. Na mapach, na których nie możesz grać na pałę, no to bywa problematyczne, jeżeli tak zrobisz. Ale Firewalka grasz dużo lepiej, od kiedy wyznajesz zasadę, że można zagrać na pałę na przykład. Kurde, to... O kurde, teraz jest źle? Nie, dobrze. Powiem ci tak. Tam nie opłaca się dobrze grać, w sensie dokładnie, o. Bo dobrze trzeba grać dobrze. Nie, opłaca się. Dokładnie? Kosztem timera? Nie. Nie no, jak nie? Nie, po prostu jak nie masz czasu, to potem tracisz. Co turę. Nie no, wiadomo, że nie możesz, kurde, zrobić... Masz Inferno w trzecim dniu, nie możesz 20 Kraśka i PC stracił 8 magogów i Q Enter klikniesz, no nie można. Aż tak nie, ale generalnie jak tracisz tam jakieś 3 jedynki, 5 jedynek, to jest akceptowalne. No... I tak lepiej musisz grać na poziomie na przykład 8 na 10. No wiadomo, że 10 na 10 to niebo timer. Ale musisz grać dobrze walki, nie? Nie możesz sobie tracić. Dobra, pytanie co z tego będzie. Ale ten wór to chyba to nie jest ten wór reliktowy, nie? To nie, chyba niższy to jest wór. Słabiutki worek. Okej. Okay. Dobra, tak. Ale mamy ekonomię, no. Jeden i fryta stawia, drugi tutaj worek z kasą. Jeden minus moral sobie zostawiam, drugi będzie dla ciebie. Dobra. Czyli dla ciebie, czyli tu. Dobra, okej. Okay. To wolę w pierścionku oddać. Dobra. W teorii ten worek z kasą też możemy chyba podwójnie zrespić, nie? Żeby dawał. Tak. Dobra, bez znaczenia. 10k expa. Spell power. Ooh, spell power? Knowledge. Ej, fajnie. Dwa razy spell power plus knowledge. Ej, super. Widzisz? 11. Mówiłem byczku, że będzie jebaszył. Będzie jebaszył. Szakti rega mana. I tu zostajesz, nie? Dobra, to okej. Według mnie już teraz możesz na odpierdziel ruchy nadrobić, ale prześlij tą kasę. Zostaw sobie trochę i tura, bo ty teraz next tura będziesz mieć długą. Znaczy next jeszcze, w siódmym dniu dopiero, nie? Mhm. A zrobię tylko to, co oczywiste. Minutkę jeszcze mam, dobra. Full surki do czerwonego, full surki. Kasę chcemy z tego robić, czy nie? Mielić, czy nie mielić? Nie, wyślij po prostu. Zostaw sobie tak z 4000 na przykład i full surki. Redem jesteś, nie? Redem. No nie no, 5 sekund to mi to nie zajęło. No trochę dłużej. Dobra, git. I jak już masz, to puszczaj, bo długą turkę będziesz mieć 1.7. Dobra, wszystko. No dobra, git. No, Maliakit Turbo. O, Tyraxuxus skończył już.
Turka. Pokaż tawernę. Po trzy zamki jeszcze z tyrą mamy. Dobra, znalazłem dwie kąsy, kurwa. Coraz lepiej to wygląda. Jedynka tu jest, No, dwie strzałeczki, cyk, myk, pyk. Jak chcę, to nie chcę, nawet moraluję. W następnej turze będzie wesoło. Będą beżki podejmowane. Wiesz co, ja chyba też 1-1-6 breakuję. Mówisz? No, chyba tak. Ale czym ty zbreakujesz w ogóle? Dwoma aniołami, 30 kuszami? Trzema aniołami. I zobaczymy, co... Ja nie wiem, czy ty zbreakujesz. Ale zobaczymy, co będzie w tym... W tej puszce. Chyba, że zeloty dostaniesz. Ja będą zeloty, no. Zobaczymy. Ale no właśnie, my jeszcze tego breaka nie mamy takiego pewnego, bo musimy jakoś to tak wykwinić, żeby te arcydiabły nie zabiły Ifryta w pierwszej turze, nie? To jest jeszcze problem. To już twoja w tym głowa, żeby przywieźć mi takie jednostki, żeby mi się to udało. No właśnie, czekaj, bo my twoich gigantów nie przywieziemy. No nie. Ty, to jak my to chcemy zrobić? No twoją armią. O. Twoja turka jest, tak? Wiem, no, ale myślę teraz. Znaczy, dobra, okay. mam timer jeszcze. Ale patrz, to Ifryta byłoby najlepiej na pierwszym slocie ustawić i wziąć tam jakieś elfy i te górne arcydiabły polecą w elfa, a te dolne nie dolecą do Ifryta, nie? Źle myślę. A właśnie przy strzelaku bym nie ustawiał, bo wtedy zablokując strzelaka, bijąc Kurde, ale to z mojej woju, tak. Chociaż jeszcze te kozły mogę dowieźć, matołki, nie? Dobra, tutaj demon na pewno. Ten Hirek na pewno musi tu stać, bo nie mam tawerny. I ten Hirek dolatuje tutaj. Dobra, Brissa. Ona ma minus pindole, więc bardzo fajnie byłoby ją jakąś walkę rozegrać. Bo chciałbym te sapagi ogarnąć. Tego Churcha muszę odpuścić, ja nie mogę nic dwoja tracić. Znaczy, podstaw Brissę na Churcha na next. Ale Brissa chciała sapagi zrobić na armaście, nie? A to zrobisz tą, Annabel. Poddasz, kupisz księgę i jeb. Aha. Ale to co, Brissa ma dzisiaj robić co? Church? Nie, w next. Nie, ona się ustawia na next, w chainie. Czyli Brissę ustawiasz w taki sposób, żeby w następnej turze dostała w pewnym momencie ifryty i księgę dobra. Ognia jej zostaw i wtedy ona pierdzielnie Churcha. Okej, okay, rozumiem. Tylko, że minus moral i tak bym chciał się go pozbyć, nie? Bez znaczenia. Bez... No, jak mi dwa razy... Będziesz dwie jedynki i fryta, nawet jak podwójnie z minus moralu jest, to A, rozumiem, dobra. Kilka dupków mogę wziąć, dupek jest szybszy, nie? No, dupków nawet, no. Na stratę 100% ten... No dobra. I będzie wszystko, nie? Masz księgę ognia na niej już od razu? Nie mam, ale jutro i fryta i tak muszę dowieźć, nie? Okej, to zostaw gdzieś tam w chainach. Mhm. Dobra, i tutaj Gunnar pójdzie mi do chaina. Breakasz, podejrzyj. Tak, już patrzę. I tu. Ten... Dobra. I tutaj dowieziemy to. Ja mam dużo Hirków gdzieś tu zakopanych, co tam szukają szczęścia. Nie no, ale tragiczne są te nasze mapy, tragiczne. Dobra, zobaczymy tego breaka, jak to tam wygląda, ciekawie bądź nieciekawie. 6 staków. Kurwa. No to dobrze. Dobrze? My nie zabijamy trójki, czy zabijamy? Nie zabijamy. Nie no jak, prawie czwórkę bijemy. A, ta, dobra, no jo, jestem dzban. Dobra, teren jest taki, no... 14 i nie będzie więcej. Teren nic nie zmienia raczej, nie mam żadnych przeszkód po lewej stronie. Więcej nie będzie, nie? Bo breakujemy jutro. Tylko czekaj, jak my to będziemy chcieli ustawiać, powiedz tymi? A właśnie, ustaw się na dole, na samym dole, tu? Teraz tu piksą. Trzy. I, które sięgają? Wszystkie oprócz Tylko tego pierwszy... na pierwszego. No to one i tak wjadą, jak będą chciały tak naprawdę. Stając po rogach, unikamy jednego staka. Z tej czy z tej strony. Tego najbardziej oddalonego i to jest tyle. Kurde, nie wiem. Niech ktoś policzy, ile bije 3, 4, 7 arcydiabła. Oj, no 2 ifryty zabija na 100%, 7. A mamy 2 tylko. No. Nie 4. No. To jest ten problem. No to teraz, panie fantomie, jak ty, jak nie umrzeć na breaku w pierwszej turze? Nie przeżyć i co najważniejsze, że nam musi Ifryt zostać, a nie na przykład elf, nie? Czy coś innego.
Abyśmy wzięli dwie jedynki i fryta, nawet jedynki, a wszystko inne dać bardziej przyjemne. Elf jest w sensie bardzo na przykład... przyjemny, na pewno, nie? Elfa zostawić. Tylko, że elf pada na hita od trzech chyba. A. Kurwa, nie wiem. To co, w 1-2-1? Ale 1-2-1 na samym ifrycie. Zabiją nam tego ifryta chyba. Nie masz chatki z taktyką? Nie mam. Jeszcze up kraśka mogę zrobić na zwiększenie szansy, że odbiję ich i nie ubiją, nie? Jakieś jedynki z kraśków na przykład. Jednoroga będziesz miał. Jednoróg smaczny. Bez kontry to chyba smaczny dość, ale to tak samo smaczny jak ifryt. Właśnie jakieś balisty namioty jeszcze. Czekaj, w rampie jest co? Namiot, nie? Namiot. Ja mogę balistę? Czy my kupujemy balistę, Kirkowi? Ja pierdyka. Czat pisze, krasnalami zostawić ifryta i może odbije. Ale jak odbije? Jak zostawić? Jak one mają pierwszy ruch? No właśnie. Jeszcze ten jednoróg ma Magic Resist, ale to nie daje nam nic Magic Resist, nie? Nie. Nie no, daje. Co nam daje? Jednostkom, które są wokół niego, daje 20% szans, że uniknie spela. Army też. A no jo, jakby tam podstawić kraśka, to wtedy na kraśkach mamy 60%, nie? Znaczy, to się nie sumuje, ale jedno i druga się rzuca. Jak nie sumuje się, serio? No nie. Jakbyś się ustawił obok czterech jednorostów, to masz 100%? No nie. Ale nie chodzi mi o to. Mi chodzi o to, że jeśli dwoma kraśkami staniemy przy staku jednorożca, no to wtedy te kraśki mają 60% zamiast 40%, nie? Na uniknięcie. Znaczy nie, on ma 40% i 20% obok. Jak 40 aha, nie siądzie, to sprawdzi 20. To się aha, potem jak to sumujesz, to nie wyjdzie 60. Mhm. Ale to... No YOLO! Panie Fantomie, no YOLO! Co nie mamy innego do zagrania? No właśnie. Ma YOLO tylko zostało, to mamy innego. Mamy na mapie mamy takiego kasztana spierdziałego, że to szkoda gadać. Musimy sfarcić, że ta księga ognia nam robi coś. No. Czekaj. Czy jest tutaj coś jeszcze, czego nie widzimy, a jest dostępne? Tu robię Apegaza, nie? Tak, poprosimy. Ja i ludzie z zarządu. Jednego, jeśli ja go zostanę w zamku, to tego sobie będziesz mógł wziąć? Chyba. Czy musi być Hirek w środku? Nie no, chyba. Zostaw Hirka, jeżeli możesz. Jeżeli ci starczy od kasy i... poddasz Anabel w tej? Tak. A masz tak, to dobra, nice. Anabel może zostać w sumie, ona i tak hadoletuje tam. Tak, no i poza tym ona książka. Dwa Pegazy, okay. Jeden ty, jeden dla Anabel, nie? Mhm. Ona jutro książka. Jeszcze jakiś jeden spell power po drodze i weźmie nam to. I ty sapagi weźmiesz, dostarczysz i cofniesz, dobra. To by było, ty w środku. Kirakom... Kasa się słabo spina. Kirakiem muszę na pewno gdzieś tu wyjść, nie? Anabel z dwoma Pegazami i tu wszystko będzie działać, nie? Jak wskoczysz. Ty możesz kupić tak. Hirka u mnie, nie? Mogę kupić. Dobra. Tylko dołu miasta. Nie zablokuj mi ścieżki ruchu do spell powera. Do spell powera, dobra. Dobra, zostanę sobie gdzieś tu. Dobra, dwa Pegazy, tutaj wszystko, jutro tutaj leci ifryt, chyba tyle, nie? I tobie wysyłam z powrotem... Kasy trochę mogę przesłać jedzenia, bo czemu nie? Wyślij mi siarkę, klej, no to czego masz dużo, to zmielę na kasę, bo jest mało kasy, żeby kasa nam nie zabolała nas. Okej, dobra. Na ifryta, żebyś zostawił sobie tylko jakoś tak sensownie. Ifryt ma po 3. Być może sułtan, więc trochę zostawię. Dobra, i ty robisz marketów ile wlezie i mielisz, nie? Właśnie sprzedałeś rzeczy i tak, sam. O kurde! Nie, pan, chciałem to... Ja pier... I ile mam marketów? I jeden market! Nie, ja chciałem tobie przesyłać. Ach, współpraca z tobą to 300 się. Nie no, kurwa, debil zafajdany, no. Dobra, luzik, damy radę. Ja pierdyle, ja chciałem tobie wysyłać, a ja tu mielę, na jednym markecie. Idź. Dobra. Ach. Czekaj, czym będzie, tu jest księga ognia. Ona to rzuca jeden ten i robi tutaj. Dobra, jakoś to będzie chyba. Zabiję zombiaki na jednym rzucie? No właśnie. Ile to bije? Tu spell powera, czekaj. O 50. Najwyżej... Zombie jak... O kurde. Mało. A, dobry plan, ale połowę zbijesz. Zombie jak ma 300. Oj, no to... Kurde, ty to niedobrze.
A 12 ognika nie zrobi? 12 ognika. Ale jak 12? Ona nie ma magii ognia. No to... A, 6. No. Kurde. No to nie, to coś chyba wykombinujemy teraz. Folmer jest. Ale on ma jeszcze mniej. 2 spell powera, ona ma 3. Kurde, to nie zrobię tego. Dobra, turę. Wszystko jest, nie? Tak, turkę, to pomyślimy teraz. Kurde, no mogę ośmielić. No ale dobra, i tak... O Jezus. Generalnie chiwka na 99% odpada. Tak, tak, ja wolę zrobić, wiesz co, bank sobie złota trochę sfarmić. To raz, a dwa, ten scroll, nie? Ten scroll moim zdaniem jest ważniejszy. Nie no, profesjonalny zawodnik po prostu, tyk. 54 to nie jest kontrola. Aha, przywołanie Godlewskiej, kappa. Armię najsilniejszą mam ja, potem brązowy. W sumie to oni, czerwony ma Pegaza najsilniejszego, a brązowy giganta, nawet anioła nikt z nich nie ma. Są ścięty jak sik pająka, Inuś, mówiłem. To już jest zrobione. Jep. 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 No, zamek mam, pa. Dobra, puszczam turkę. Dobra, dobra, to git. Jaki mieliśmy plan? Poddaję, ustawiam się, gram, jakby się nic nie stało. Mhm. Tak jest? Bierzesz spell power. Czy bierzesz ten spell power nad moim rampem w końcu, czy nie? Wezmę, jak mam ruch. Grindana pokazał, on breakował według mnie. Kurwa, to niedobrze. I fryty u mnie na breaku. I fryty masz u ciebie. Miasto boczne i przeciwnika widzę. O Jezu, na pustyni. Ojo. Ja pierdzielę, no to dostali mapy Boga, no. Ja pierdzielę. Czyli co, farcimy. Nie ma co płakać. My tu mamy takie gówno, jak można z dwóch biomów włącznie móc się wyjebać na breaku ty? Popłaczemy jak się arcydiabeł tam ruszy w zły sposób. No. O. Ale za to kochamy Krosika, jakby nie patrzeć, nie? Kto kocha, ten kocha. Nawet krypty nie mają wampiru, że artefakty dawać. Nieprawda, bo jak masz Frostring, tylko czary obszarowe. Fireball, też meteorów, Frostring. Ale spele typu implozja... Daj. Pegaz. Już daję. Cyk. Dobra. Tam masz ogórka, nie? Czy tam ważkę. Dobra, Dobra, nieważne, biorę i tak. Będę idealnie lub prawie idealnie. O, prawie. Może być. 13 SP. Dobra, to nie ma źle. Rękawica. Ta janekstura. Ej, ty w ogóle do środka dolecisz najprawdopodobniej. Ty masz 2500 ruchu, nie? Więcej, jeżeli mi dasz. 2600. Jeśli, no właśnie, jeśli ci tam sapak. Ty, czekaj, bo tu w najlepszym przypadku 1,7 nawet FB może być. Tylko, że kurde, nasze woje to będzie jeden ifryt najprawdopodobniej. Nie, MS, na Armageddon z tego co kojarzę nie wiedzą, że jest armaśka. Stwory się nie znają. Nie no, wiem, że jest na pewno z Frostringiem i tego, deszczem, meteorów i tak dalej. Ale Armageddon i tak dalej to z tego co kojarzę nie znają. Chain tak samo. Jakby wiedziały, że masz chaina, no to zawsze by się ustawiały tak, żebyś siebie jebnął, a tak się nie ustawiają. Ajajaj. Mogłem ocalić? Mogłem na moralce. 5k exp jeszcze. Wisdom? Nie. Ogień biorę. Nawet nie pomyślałem, czaisz? Po prostu wziąłem. Nowa meta. Masakra. A jeszcze shopping masz. Ty, no to tego wojska będzie trochę u ciebie, ale co nam daje woje u ciebie, nie? Oho. Będzie wojska? Czy będzie mniej? Kaszu pisze, jak pomóc z breakiem, tylko to wołaj. Napisałem im, że mamy taką mapę, że na 100% potem muszą zobaczyć wodę. Oni nie wiedzą, czy mega dobra, czy mega kibel. W sumie, jeśli mamy Księgę Ognia, to mamy Fireballa, no. Ale Fireball to tam nie zmienia dużo, one po prostu się ustawią tak, żeby nie być w jednym jakby, w jednej kupie, nie? Znaczy, no, zmienia właśnie to zachowanie. Nieważne, czy mamy jakiś tam damage duży, czy mały, jak mamy spela, to zagrają inaczej.
Pytanie, czy to tak już mega zmienia. Ej, bo... woja nie będzie aż tak źle, ale to woja będzie właśnie u ciebie. Będziemy mieli 5 gigantów, to już coś tam można robić. Ale no, jakby chcemy to woja dostarczyć na mój biom. Nie damy nie rady. TPK nie miałeś nigdzie, co? Nie. Zobaczę jeszcze, ale... TPK nie było. Jaki jest plan, Saturas? Plan jest taki, że będziemy na dwóch ifrytach breakować na 14 arcydiabłów. Dobrze słyszałeś, no? Na dwóch ifrytach na 14 arcydiabłów chcemy zbreakować. A po co nam planach można zagrać YOLO? Na pałę. Na pałę. Tak jest. A mi się wydaje, że oni wyszli, bo mieli łatwego breaka, nie mają jakiegoś super woja, a my w 1.1.7 dolecimy do środka. Zrobimy FB i z Armagedonu ich zmiażdżymy, bo znaczy, oni nie będą się armaczyć. FB, nasze wojsko, pamiętasz jakie jest, nie? No, jeden ifryt, pamiętam. Jeden ifryt. W najlepszym wypadku jeden ifryt. Jak to brzmi? No ale jeśli by nie mieli anioła, tylko giganty plus wywki, to inicjatywy nie mają, my wtedy rzucamy arma. Oni będą bez many pewnie, kappa. Dobra, nie straciłem giganta. Nie wiem, czy timer był okay. Na czacie jeszcze mi napisali, Tyra powinien postawić support Hirka pod breakiem. Czy ty masz taką możliwość i czy jest sens taki? Chyba jest, nie? Chyba mógłbym. Najśmieszniej jak w kapliczce jest TP i mogliście na smokach Tyrki zrobić, ale... Ale ta... Aha, tam była kapliczka. Ale co nam daje smok duel? Chłopa nikt duel, no to może nie wiedzieć, że smok jest odporny na tego. Że nie jest odporny na arma kappa. Obrażają widzów, no. No co? Jak w Niku masz duel, no to sugeruje jedno. Nie no, kappa. Wiem. Ja wiem. Dobra, i 6 mięsnych, no coś tam jest, ale no nie da się tego dostarczyć. Aha. No właśnie, my musimy Pumba ryzykować, nie? Mamy taki kasztan, że musimy ryzykować. Mogę ustawić sobie Hirka na stajni nawet w tamtym miejscu. I Gnysę, a nie, no nie ma stajni. Jeśli chcesz, to Pegaza od Anabel możesz wziąć, bo i tak dolecę do tych magogów. No tylko pytanie, czy ja robię sapagi i Malekith wlatuje na full ruchu, czy ten jednoruk? Nie no, według mnie jednoruk jest konieczny. Ja tu jeszcze coś wyciągnę artefakcików, ale co one dadzą, to cholera wie. Ktoś się jeszcze pyta, czy Tyra pamięta o tym Black Towerze pod miastem? Nie wiem, jaki... Pod tym Nekro chyba, ale to jest daleko, strasznie. Ciężko takie coś ogarnąć. Tu bym chciał Hirka. Siwa mi przytrzyma wojo. I kasę pamiętaj, nie? Dobra. Tylko żebyś nie zmielił jak ja. Mogę kupić jeszcze Hirka u ciebie, jednego pod breaka ustawić. Fionę mam. Dobra, kupię. Okej, dobra, to oddaj mi, Pegaza. Już ci daję. Nie mogę wymienić. Nie aj, mogę. No tak. No. No dobra. Daj mi stąd, daj stąd. Pegaza, proszę cię bardzo. Okej, okay. Więzienie jest po breaku. Jakieś tam. Jak jest gościem z ogniem. Co mam zrobić jeszcze? Kasę na pewno i wszystkie surki do mnie, ja jestem czerwony. Chcesz córkę z powrotem? Bo ja miałem zmielić trochę. Wyślij, bo ja tego ifryta będę musiał stawiać. Dobra. W razie czego wyślij. Czerwony. Tak. Chyba wszystko zrobiłem, co? Tak, no. Czekaj, to by było. Masz Pegaza i na Malekicie, i na Fionie, nie? Tak. Nie masz żadnych jedynek. Wydaje mi się, że chyba tyle. Tutaj chain mi się zgadza, to zrobię. A jeszcze masz Black Tower pod Dungiem od razu obok. Może akurat jakiś ten wyleci. Tabard. Nie wiem, okay. Czy masz tam. Spróbujemy. To ustaw i Tura, bo Nextura dość długo będziesz mieć. No dobra. Dobra, lecimy, chudy. Podkład muzyczny jest. Co, ABH w lesie jakiś poleciał? Ta. Wytrafiłem, nie? Wersja godzinna. Dobra, jedziemy, gruby. To teraz tak. Tutaj tak, stykamy się parówkami.
kurwa, dwa na abstaku. Ja pierdolę. Dobra, dasz radę, uspokój się. Maska jest dobrze, bo kajtu jest strzałka, masz kiura. A i to zrobił. Jeszcze z taką mapą ma ten narzeka, no bezczelny jest gość. Kurde, Kuszes będzie blokował przez 7 tur jedynkami. No bezczelny jest. Stej tam cipę! ABCD mówi, że nawet on by z takim terenem to zrobił. O kurwa! Co w Pandorce? 25 bąków. Zostań na samych aniołach, samymi aniołami robisz szarpi druty, jesteś odciążony. Ja pierdolę, jaka knużyca! Ty, ona ma chłopie 37 tysięcy expa, kurwa! Odciążona, tylko szkoda, że bez stajni, nie? To bym dojechał tam do ciebie do zamku w następnej turze. Dobra, kończę. I ty co robisz? Ustawiasz swoje wojo przy moim hirku na sam koniec, nie? Chyba najłatwiej będzie mi. Tak, no. Tej turze nie przekazuję ci entów i tak dalej, bo będziesz wolny, nie? Nie, tylko ustawiasz się obok tych dwóch turbohilków moich. Obok Fiony, żeby Maleki druhu nie zbarnował nawet, nie? Mhm. No Fioną będę przekazywanie robił. Wszystko, co się da, po prostu tam przywieź. Mhm. Dobra, Ifryt, kupuję wszystko, co się da, bo potrzebujemy każdego hapa. Robimy tak. I tutaj kraczkiem byśmy chcieli czerć, nie? Daj mi na pewno to, resztę sobie potem przekażemy. Ty się odsuń, ty się odsuń. Dobra, księgą nie możesz dać, bo czemu nie? Tak, i w tym poradniku gościu miał elfy oraz 5 one stacków. Mhm, powinno pójść. Raz, elf dwa, na środku. 3, 4, 5. Elf na środku. Elf jest na środku, 5 one stacków. Dobra, coś takiego. On miał pikiniera, ale dupek działa tak samo, nie? Mhm. Balista nic nie troluje, nie zmienia niczego. Mhm. Dobra. Dobra. Kurde, teraz to będzie ciekawe, no. Churchyard. Tak, jak on to robił w tym poradniku? Elf co robił? W pierwszej waitujesz, podstawiasz pimpki pod środkowych. Tak, elf wait. Dupek. U niego w poradniku dupek stanął tutaj, tu. Dobrze, nie? To dobrze, tak. Dobra. Ten obok dupka. Aha. Ten stanął tutaj. Ten stanął obok od razu i ten zamknął. Jeszcze się upewnię. Dobra, ty autentycznie mam stresa, nie? No, ale się nie dziwię. Dobra. Elf, co robi elf? Elf leci pewnie gdzieś tam na lewo. 3 przerwy i maksymalnie 1 przerwy jeszcze. Okej, czyli tu, ale jeden tu. Tak było na poradniku. Ten zombiak mnie nie łapie, ten górny, nie? Tutaj, raz. No to chodzi o to, że jakbyś miał mniej prędkości, że też robisz. Aha. Dobra. Elf pewnie waita obstawiam, ale się jeszcze upewnię. Elf waituje, impy możesz nawet zabić. Najlepiej chyba zabić. Dobra, no to tak zrobimy. Wait, zabijam. I tak, dalej lecę z poradnika, czy robimy na czuja? Lewo góra, gdzie cię nie łapią. Maksymalnie, czy jadę przerwy? Nie łapią. Lewo góra, ale jak najbardziej w prawo się da. Okej, czyli tu. I teraz wait znowu, nie? Teraz waitujesz. I w prawo max. Mhm, wait. Wait. No, waity powodują, że się lepiej ustawią. No. Teraz daj od góry na piątym. Tutaj? Wlogu. Tak. I wait. Dobra, teraz tu? Na dół, ale nie tak daleko. Trzeci od prawej. Raz, dwa. Tutaj? Tak jest. Dobra. Przyjemniej pójdą pionowo w dół. Teraz wait. Waitujesz, no. Jeden tylko się troszeczkę wywalił z tematu, ale teraz już masz zrobione to. Full lewo teraz? Mhm, full lewo, wait. Aha, i tu jak stanę, teraz będę mieć waita tutaj, nie? Tak, lightowo. Okej, teraz mogę strzelić. Może w tego, bo tak daleko jest. I krążysz, nie? No ale patrz, teraz ten dolatuje. No to lecisz w prawo maksymalnie i jeszcze raz w prawo maksymalnie. Do rogu samego. Prawy górny róg. I tu. Tak, i on jest to za daleko. Okej. Okay. I teraz masz waita, nie? Dobra. Dobra, zabiję tego staka. Mhm.
No, lewo dół. I tu wait'a mam, dobra. I teraz lewy no górny znowu. Lepiej niżej się ustawić, szybciej zrobisz. Tutaj? No, tutaj, no, żebyś miał więcej przestrzeni. Dobra. I teraz do góry. Tu? Trzecie bym dał. Na wyczucie. I max. I dobra, i mamy to. I teraz gdzie? Obojętnie. Na pewno? Gdzieś po prawej stronie, obojętnie. Wyprzedzasz ich, masz 9-8 prędkości, to jest wystarczająco. Tylko wiesz, że za konsolą stoi ponton. Dobra, moral. Dobra, już są 4 staki. Skrzywej, tylko nie strzelaj. No nie, spokojnie. Ej, elfy są idiotoodporne, ja przepraszam bardzo. No, mówiłem. Dobra, nawet gruby to zrobi. Mamy to. I to wszystko w 7 turze. Daję mu skrosie, gdzie czasami masz 50 wywer, nie? No. Jak ktoś dopiero przyszedł na streama, widzowie drodzy, no to mamy tak obszaną, obrzyganą mapę. Mamy Arc Diabły na breaku i będziemy breakować na dwóch ifrytach, tak? Dobrze słyszeliście. Ja miałem Księgę Ognia na biomie, ogarnąłem. Tyra ogarnął maina. I ja grając z Rampartem budowałem w bocznym Inferno ifryta w ogóle. I będziemy na ifrycie na Armagedonie breakować. Co tu się dzieje w tej grze? Dobra, zrobione. Uwaga, znaczy, dostajemy. Będziemy próbować. Mielczyk, ej, okej. Okay. Statystyki, 2 defa. No, super. Au! Dobra. To zajebiste. Dobra, teraz bo tak. Bo tarcza już jest. Dobra, nice. No, to jest akurat bardzo fajne, nie? To może być najlepszy możliwy artefakt. Jest szansa taka, no. Mamy 2 defa i plus 1 życia, ty, to sporo. Każda jednostka na plus 2 defa i na plus 1. A właśnie, teraz kurde, nie przerzucę wszystkiego, patrz. Jakieś jedynki pozostawię. Centaury są tylko 2, krasie są tylko 2. Na pewno chcę ifryta. Pegas jest 1. Pegas jest tylko 1. To tak zrobię. Najtwardsze rzeczy, jakie się da, nie? Najtwardsze. Dobra. No i tak, Sapaga, czy ja myślę, jakbym jakiegoś Sirka przetasował, to mógłbym. Dobra. Jednoroga jeszcze. Czekaj, jednorog będzie. Jeszcze będzie więcej woja. No to zamiast dupka, nie? Tak. Nie, no wytrzymamy to chyba. Jeszcze na plus HP, na tarczy, na mieczyku. Jednego Hirka bym sprawdził, może akurat ktoś lepszy się pokaże. Wej, kurde. Przytasować jeszcze jednego po tego Sapaga. 3 spell powera Hirek chyba mi daje to. Ja bym odpuścił to raczej. Bo jest i tak duża szansa, że łapiemy środek? Dobra, ostatni. Nie, Tazer, dobra. No to nie. Dobra, i teraz tak. Dupka zostawiam, biorę jednorożca, nie? W ten sposób i całe wojsko daję dla Fiony. Wszystko co mam. Księgę, nie księgę, nie? Tylko nie przekazujemy, nie? Nie przekazuję woja? A, żeby była odciążona, dobra. Ja sobie sam przekażę, nie? Dobra. Czyli po prostu tak i to tyle, nie? Z mojej turki. Aha, no i bardzo ważne, żeby tobie kasę, tak? O tym muszę pamiętać. I teraz kasy się przyda. Dobra. Kurde, ten Sapak, szkoda. No. Abyśmy mogli te mięso stracić, to spoko, ale nie możemy. No właśnie. To jest to, że nie możemy nic stracić. Każde AP nam jest potrzebne. Ale by teraz było super giganty mieć tutaj. No. Ja tu wejść w zamku. I tak, tobie przekazuję. Ty jesteś brązowy, nie? Brązowy. Jeszcze jedna tura i... Dobra, trudno, dam ci wszystko, bo tam sobie... Teraz ty będziesz mieć chyba dość dłuższą turkę, jest szansa. Chociaż aż tak długą. Kilka artefaktów z biomu i break. Mhm. I cała pustynia, to będzie długa tura. No właśnie. Timer mi wyślij jeszcze najlepiej. Dobra, ja już... Wszystko jest, nie? Przekazane, wszystko jest. Jednoruk kupiony, dobra. Kasa przekazana. No dobra. O, unikorny postawił Phantom. Topa. Mini końca. Oszukał mnie gruby, nie? Bo gruby mówił, że duża będzie. Tylko hajsu mało, nie? Żeby coś tu pojebaszyć więcej. Powiedziałem tyże, że zrobię co w mojej mocy, żeby pomóc mu z breakiem, nie? To mało mam tej mocy, bo mu nie pomogę w ogóle. Nie będę próbował nawet. Jak tam chudy? Normalnie na cipę ich walimy, nie? Ale to po prostu ja to taki żyk trochę. No taki trochę, wiesz. Szału nie ma. Ty, to może ja zbreakuję, szczura wyślę z armią na pustynię, na stajni, a ja się wykupię w konfluksie i ustawię się pod kazeta walizką. Nie głupie. Jebnę beszki i jebnę kazeta i tepnę się kurwa do zamku do środka. Dobra, ja sobie timer zaoszczędzę, tak nie mam nic więcej do roboty. Dobra, mam turę, o Boże.
Dobra. To jest ten czas. Ja patrzę do ciebie. To jest ten czas, to jest ta chwila. Czas rozpierdzielić skurczy syn. Gdzie no? My chcemy breakować. Ja pierdzielę, nie wyobrażam sobie tego ty. Co robi czat, jak się nam uda? Nie no, jak nam się to uda, z takiego kibla wychodzić w 7 dniu na arcydiabły, no to nie wiem co. Nie no, łapkami nam muszą nas zarzucić. Grindan jest świnia straszna już. No. Czy ja mam slota? Mam. Chociaż nie aż taka świnia, trochę tego ataku ma jedynie. No jak na maga, no to ma staty, nie? Mhm. Dobra, teraz ważne, żebyś te czercze, Black Towery, to nawet nie musiał jakoś dokładnie robić, bo kurde, timer, nie? Co my tu mamy? A właśnie, Keum. Który nie, już wam pokazuję. Sorki. Dobra, bo tu mam hilków po dwóch stronach mapy, kurwcze. Sloty. Kasa jest? Jest. Nie musi być bardzo optymalnie, nie? To musisz pamiętać. Zresztą hilki też naszykuję, żeby ci przerzucić wojo z Veja. Gilgamesz powiedział, jak wygracie, to płacę 500 zł donate'ów. O, dobra. O kurde. No. To będzie wyjebka. Krak nie wiem, czy nie ma 2K. Ja go miałem w tawernie, ale ja bym go musiał wykupić. Nie jestem pewny. Już tu, które widzicie, no. Kurde, no. I w końcu nie ustaliliśmy, jak tego Ifryta ustawiamy. Na pałę, ci mówię. Nie no, Ifryt na jedynce, a strzelaki na dole wszystkie i tyle, no. Ifryt na siódemce prędzej. Na siódemce? To miałeś na myśli? No bo dalej od dużego slota. Aha. A no tak. Okej. Okay. Co mamy? Spell power plus 3! O, serio? No. Ooo, to zajebiście, ty! Ej, my tego spell powera naprawdę mamy dużo. 3 spell powera, zajebiście. Jeśli a Black Tower zrobiłeś? Ten po prawej? O kurwa, nie, to zrobię. Ta Bart! Ty my jak... Aj kurde, już nie dasz rady, co chyba? Tam. Dasz radę? Ja nie dam jakby rady. Jakby tam wypadł ta Bart, same giganty zrobią, nie? Aj, onionek teraz, jakby się u mnie pojawił, to jeszcze bym sapak zrobił. A ja mogę zrobić sapak? Nie, timer mi nie wystarczy. I teraz mi gówno daje ten sapak. Dobra. Plus hapek, ale ty masz takiego już. Ja mam plus hapek, ten, który zawsze się trafia. Ta też. No to nie daje nic. No dobra. Teraz szybko. 4 minuty, kurde. Ojej, jeszcze te małpy by trzeba było. O, 2400, Hirek. Serio? O, to zajebiście. O, ty mam serio takiego stresa. Ostatni raz stresu to miałem, jak grałem jakiś turniej dosłownie, nie? W Ponton Cupie. Myślałem, że na prawo... A sobie gra o Pietruszka, ja mam stresa, ty. Myślałem, że na prawo jazdy ostatnio miałeś stresa. Chociaż nie, ja dopiero się zapisałem na ten, jeszcze nie miałem egzaminu, wiesz? A jeździłeś już autem? Nie, jeszcze nie. Teraz 22. Jeszcze nie. No. Stresy przed to. Ale stres wtedy będzie. O, jakby tu. Ta Bart. Ten sam art na spell power. No nie. Najgorzej. Bez jedynek? A co ci jedynki? Dobra, ten się musi poddać. Ty, po 3 minuty. Teraz już nawet jakbyś jakoś tam wywkę miał stracić, to kurde, szybko trzeba działać. Bo jeszcze ten break jeszcze... Jeśli kasza, powiedzmy, nie ma na pustyni, to jeszcze na środku tura, nie? Nie, to jest niewykonalne. To jest kurde. Dobra, mam. Dobra, bierzesz tarczę, pursman portalujesz, nie? To wywalam. Puchę, to tam nie musisz. To wywalam, żeby nie przekazać pierdół. Ja mam woja przygotowanego. I oddaję ci wszystkie arty, całe wojo. Tak. 5K i tarcza. Wojska w żaden sposób nie czynujesz, bo nie jesteś w stanie, nie? Czyli po prostu pursmenujesz. Mhm. Tak. Dobra, teraz do rampartu. Mhm. Starczy mi ruchu?
A, może być. Dobra. Daję ja ci wszystko. Daję. Dobra. Wydalam go. Oddaj mi wszystko. Wszystko. Małpa. Musisz mi teraz Pegaza. No. Kliknij to i to. Dobra. Dobra. I teraz tak. Malekit. I teraz break. Ja pierdolę. Na pałę. Księga ognia załóż. Właśnie. Księga ognia i spell power na pewno musi być. Dobra. Ifryt tu? Nie. Ifryt tak. A! Jak to ustawić? Nie wiem, kurde. Ifryt na... na ostatnim Ifryt, nie? A strzelaki jakoś tam z początku. Dobra, dam tak. Dobra. O Jezu, bez RNG. A! Mogę uciec! Mam ruch! Easy. Jest? Dał radę? Easy. Czekaj, jeszcze mam delay. Mamy to! Jest? Mamy to! Easy, katka. Jest! Udało się! Jest! Jarmaszka! Dobra. O! Jeden, jeden, siedem z takiego kibla na arcydiabły, nie? Tylko, że nam zostały dwa ifryty. Dobra, mamy wojsko. Yes! Mamy wojo. Udało się. Idziemy odkrywać mapę. Oho. 14. Ja pierdykam, no nie. Co? Blok. O kurwa. Przebije to? Z czego? Czekaj, bo ja nie widzę. Ghost Dragon. O, kurwa, Ghost... Ja pierdyle. Ty czekaj, a te anioły jakby zrobić? Double Pando... Ja pierdyle, nie przebijemy tych ghostów, nie ma chuja. Ale czekaj, Pegas i plus Speed nie daje. Fuck. Co robić? Nie wiem, no anioły, tylko że będzie arch. Kurwa. Ale mamy minus dwie morale, jeśli nie ma archa, to one nie są w stanie zmoralować. No nie? Mamy minus dwie morale. A co, puszkę robić? No ale no co, no na ghostach to z wyjebka. 100%, nie? 100%. No. No nie, no one się wbijają. A więźniarz? Mamy plus... Będzie ups, tak leżymy. Ognikiem zrobię. Jesteś pewny? Nie. No możemy więźniarza. Możemy więźniarza i te anioły. A tu jest plus wtedy, speed. Nie? Plus speed, jeszcze dwa speeda. Złoto wpływa do naszego skarbca, sir. Złoto wpływa do naszego skarbca, sir. Ja złoto wpływa do naszego skarbca, sir. Nie, no albo jaka decyzja? Albo puchy. Nie wiem. No jeśli jesteś w stanie abstaka na pokonać na ognikach, to okej, ale nie wiem, czy jesteś w stanie. Anioły powinny być łatwe, chyba że będzie arch, no to wtedy tracimy jednego ifryta raczej na aniołach. Dobra, zrobię to. Jeśli nie ma archa, to robimy bez strat, bo one nie mogą moralować. 750. Na jednej armasce, easy katka. Dobra, mamy Hilka. Nice. Co musi Hilek nam dać? Czy Malekit breaknie teraz... Kurde, te... Malekit jeszcze anioły otwiera według mnie, a ten Hirek podnosi puchę i zostaje u Malekita, no bo co zrobimy innego? Ja ci jutro jestem w stanie sułtana chyba dostarczyć. Sułtanę będziemy mieli tego, bo masz plus speeda, nie? Sułtan ma 14 wtedy, no nie? A co jeśli... No? A co jeśli wjeżdżam Malekitem w ghosty i je osłabiam? No. Ale po co? Jutro mamy sułtana i masz inni. A inni mamy? Dobra, okej. Okay. To tu zostaje, no, chyba, tak? Że dostarczyłeś ten naszyjnik plus jeden? Tak. Zobacz, czy ifryt ma 10 speeda mam, u ciebie. Mam. No to mamy inni na ghosta, nie? I jednym ifrytem wchodzimy i robimy. Wychainujesz to? Czekaj, właśnie, czy wychainuję... czekaj, już ci mówię. Tak, dam radę. Mam chainy, tylko musiałbyś mi kasę przesłać jeszcze. Dobra. W jakiś to sposób. Arma, Hirek... Arma, Hirek... Anioły? Jeszcze na arma... Anioły, nie? Anioły, no. I fryta na dwa i jebniemy je. Tak, no. Ewentualnie... jesteś dalej w walce? Jakieś one stacki dostać, bo jak będzie archanioł i zmoraluje, no, żeby... Nie no, wezmę od Hirka z więzienia. Dobra, jednostki pierwszego poziomu udaje. Armor. I wtedy archanioł powinien... Manset Expert Ogień! Oh! Ale on będzie napierdalał. O to nice. Jeszcze musisz mi córki wysłać, bardzo ważne, więc musisz... O Jezus, ale świnia! Ty! Tylko kurwa, timer, on by topę mógł jebnąć. Ale ghosty. No, ale to nextura. Teraz te puchy rób. Daj tego, o. Zrób te tego. Dobra, i pamiętaj, żeby easy mi wysłać full córki i tego. To jest bardzo ważne, żebym sułtana ci dostarczył. Ile mam timera? No to masz po później, minutę, ale nie? Nie, 26 sekund przed walką miałeś. 26. Czyli po prostu bierzesz puchy. Manfred jest na Pegazie, więc fajnie, nie? Manfred ma więcej many, nie? Tak, no Manfred jest lepszy raczej.
Zostawiam mu Księgę Ognia i Pegaza Ifryta. W razie jak oni zaatakują. Plus Speed, armę na Ray. Ifryta tak. I Ifryt na 2 wtedy. I czerwonemu full surki i full kasę, nie? Bo ja ci wtedy sultana dam. Topkę 3 na Fire Elemental, panie Gilgamesz. To. Kasa. Magma elementale to są odporne na Armagedon! Ty zajebiście! Dobra, ja ci już wysyłam od razu. Nie, daj wszystko może temu Manfredowi. Elementale też. Dobra, i mi, czerwony. Dasz radę? Dobra, surka, git. Dobra, jedziemy, kurde. No, timer mu się skończył, pamiętaj o viewerze. Dobra, tutaj nie ma zagrożenia ze strony sraczkowatego. Od góry idą, ale to też zbrejkowali. Dobra, cyk, teraz te wiwerny. Ile kurwa? Co jej, pojebało ją? Gruby ty, ale ty masz armię robić, a nie tracić, nie? Stay tam. A ty nie miałeś dużo pieniędzy sfarmić w tej turze, bo masz 670 golda z tego cyklu. Tak, ale tu tak miało być. Aha, okej. Powiem ci, że tu może być Pepega Gaming trochę. 31 monków z arczarką ekspercką, wiesz jak to jebaszy? To autokombat zrobi, patrz. No nie zrobił, no. Suma z hejstem to easy. Na balistę. Essa. Wiesz, że ja z zamku nie wyjdę? Czemu? Bo nie mam ruchu. No odjebałeś. Już ty nic nie masz. Chłopie, 2,5 koła. Kurde. Dobra, myślę, moja turka. Sytuacyjnie. Czyli Ifryta dostarczam jutro. Dzisiaj nie robię nic z Ifrytem, nie? Tak. Dzisiaj sapag. Weź sobie Ifryta po to, żeby zrobić sapaga. I dobra. Odciąż mi jak należy. Czekaj, kogo odciążamy z moich hirków? On ma stajnię całą, ale... Jak on robi stajnia tutaj? Zejdzie. Zeszła. Ej, albo inaczej. No. Nie, siódma tura będzie. Siódma tura. Nie, no teraz będzie 1-2-1. Tak? No. A, bo to się nie zmieniło jeszcze. Mhm. Okej. Okay. Ale nie, no nie wiem, czy chcę odciążać, bo oni cię mogą zaatakować w tej turze, nie? Po mnie rusza się Keshu, a raczej Keshu jest na środku. Ale jednego z tych dwóch hirków odciążyć. Na przykład Manfreda odciążamy. Ale czy on potrzebuje być odciążony? On topę robi, nie? Mam na myśli odciążenie, czyli dajesz mu buty i rękawice, żeby miał założone. Ale kartofle i fryty zostawiam. Kartofle zostają, zostają kartofle. Arma skład zostaje, można powiedzieć. Tak jest. Dobra. Ale odciążenie, no tak, to nie jest odciążenie, tylko artefakty. Keshu jest zdecydowanie na środku, ma najwięcej miast. Dobra, w takim razie sultana dostarczą jutro. Dobra, to by było i teraz tak. Przekaż mi. A, sorry, jeszcze raz. No, musiałbyś arty i żeby na armaśkę. Jeszcze arty. Dobra. Okej, okay, git, cię mogę skitrać. Możesz w sumie od razu rękawice założyć. Mhm. By się potem coś nie zapomniało. Jeszcze mogę upkraśki dowieść. A nie, okay. nie mogę, bo gildia. Nie mogę. Nie. Dobra, książka by była, tutaj to. Jeden armaśnik. Weź mięso! Ej, mięsem zrobimy może hiwkę. Mamy kasę? Mamy chuj kasy, dawaj całe mięso na hiwkę. Jesteś pewny? Tylko zostaw jedynek trochę, żeby były na topki. Pegazy, na pewno nie chciałbym ich dużo stracić, ale to i to mogę zmielić, nie? Jednoroga enta. Elfa te samo. Elfa też do mielarki. Dobra. Tylko, o właśnie, a nie, dobra, jest hirek, dobra, git. Git. Mięso oprócz ifryta nam robi hiwkę, nie? Ekspert ofka, fajne staty. Mhm. Księga jest, armaśka jest, dobra. Balisty nie mam. Balista spłonęła. 70, to idzie raczej. Dobra. Oprócz Ifryta, bo nie chcielibyśmy go stracić, coś nie takiego. Nie wiesz wszystkich centaurów, weź zostaw z 20. Połowę zostaw. Coś takiego, nie? A, kraszki wyjebane mam w kraszki, nie? Magmiaka raczej nie będą fokusować. Dobra, dużo, fajnie, same mięso. Mamy chociaż troszkę wojska.
Te elfy chyba nic nie robią, nie? Już. Ta, zostawię. Pegaza bym chciał zamiast centa, nie? Chociaż cent na topy fajny. Dobra, może... Krasiek może być. Co, o, drzew to został, dobra. Tak, nie? Dobra, i tutaj... Manfredowi co zostawiam? Ifryta na pewno to... Pegazy na one stacki, czy coś jeszcze? Na pewno arty wszystkie? Nie tyle Pegazów na pewno. Okej, oddaj mi arty. Czekaj, teraz są dobrze założone, nie? Tak. Jeszcze ja sobie zmienię. Na minus morala. Okej, dobra. Cyk. Pegaza... Ja nie mogę zmienić. Mogę zmienić. Dobra. Możesz. Czekaj, przejrzę na szybko. Buty są, księga ognia jest, plus spell power jest, plus speed jest. Dobra. Pegazy zostaw mi tak z dwa oddaj może, żeby na one... No, coś takiego. I one stacki możesz zrobić z Pegaza... Chociaż dobra, z kartofla może nawet lepiej. O, tak, nie? Dobra, to wszystko, może nie? Tak, coś. But jest, tak. Rękawica jest, to jest, to jest, dobra. No to czekaj, już... złączyłem, jeszcze raz. Jeszcze o, raz. Kurwa, już nie mam ruchu na nim. O kurde. Dobra, mam nie jedynek, chciałem inaczej ustawić. Czekaj, ale czekaj, jestem w stanie, jestem w stanie. O, wystarczy w sumie przekazanie z jakikolwiek, nie? Tak, tak, tak. Tylko, że nowe e-mail idealnie na styk ruchu. Mam styknąć się z Manfredem? Tak. Dobra. Daj mi się ruszać. A nie, lol, mam jedynki dobrze ustawione. Dobrze, wszystko? Zaakceptowało zmiany chyba. Wszystko git? No, chyba git. Dobra, a czy my chcemy Malekitem coś myśleć? Pegaza samego? Daj mu Pegazów kilka jeszcze. Malekitowi. Coś będzie miał prędkości więcej. Daj mi ustawić. No. Dobra. Dwa ci oddam. Okej, okay. Kartofla chcesz na nim mieć? On to, i tak nie ma arma... Malekit i tak nie ma armaśki, nie? W sumie. Tak, chodzi o to, żeby uciekł i żeby się bali. Dobra, okay, jest dobra. Git. Czy ja nie chcę gryczynem pontonchainami cofnąć aż do zamku w razie czego? Czy zostaję tu? Szkoda mi kasy, będzie co? Trudniej. Nie, mi będzie trudniej też. Dobra. Wyślij mi kasę na pewno. Zostawię tu dosłownie jednego Hirka na Pegazie, nie? Może akurat się przydać. Może pod ten plus speed coś tego. Dobra, niech będzie tu. Kasa dla brązowego, nie? Tak jest. Chyba wszystko. Kasa. Buty speeda będzie miał byczek, wszystko. Tak jest. Tego ci mogę. Drewno masz? Czy wysłać? Jest, okej. Okay. Dobra, tyle? Tak jest. Dobra, to jeszcze pozbieram coś od 2 minutki. Dobra, ten niech stoi tu, żeby nie blokował drogi. Dobra, tyle. O Jezu, ty powiem ci, to jest takie, tak wymęczające to 2 versus 2. Jest 3 godziny streama, się czuję sobie jak po 8. Kazet chyba ja zrobię, a ty topę zrobisz. A ty se potem już z kazetem będziesz mógł pojebaszyć. Co oni mają, ty? Doma ci karmię. Ich najmocniejsze jednostki to jakieś gówniaki są, beciki ulepszone, czaisz? No, tam z Armagedonem trzeba uważać, bo oni faktycznie taką armię mają tak zrobioną, że wszystko tam na Armagedon jest odporne, nie? Uff, anioły? Jedynka, nie? Pyda. No nic, ja po prostu wracam i bronię, nie? No dobra, ja kończę turę na tym. No to, no dobra, jolo, damy radę. Gotowy? No dobra. No, dawaj. Jolo. Czekaj, palam twojego streama. Ojoj. Lecimy. Ja pierdolę, a jestem, no nie, to na pewno nie wyjdzie, no. Jak to nie? Jak... no, zbany jeszcze go z dragony dostały, no. O, hifkę mam, zajebista mapa. Dobra, panie, abym się nie ruszał tą gundulą, pieprz to, bo to timer. A tu jeszcze topa chce lecieć i tak dalej. Damy radę. Na pewno? Kasy masz, nie? A może topy odsłonię? Co wtedy? Dobra, tabelki są ok. Teraz tak, Malekit. Ten byk. Fionica. Oddaj rzeczy. Ty, a wiesz jak można zrobić? Vandiril podsunął. Armia. Już ci daję. Proszę. Oddawaj, dam ci coś. No. I dawaj gobliny. Dobra, okej. Okay. Dobra. Patrz, jakby wziąć wszystkie kartofle i one-stacki z goblina, to tylko dwa Ghost Dragony zaatakują kartofla, rozumiesz? Okej, okay. To możemy no, tak zagrać, ale tak jest nudno. To jak chcesz? Nie.
Dawaj tego. Weź wszystkie kartofle, stracimy może z 6 kartofli max i jakieś smaczne kąski, jakieś gobliny, coś tego. Dobra, to oddam moralki. No. I to podziel na równo to te gobliny. No, jeszcze tego możesz. Dobra, man. Kurde, majtek. Dobra, arma jest, wszystko jest. Dobra, dawaj. No, stracimy... No, dwa. Zero strat. Dobra, git. Bały się uderzyć, za dużo bijemy. O, jest, dobra. Nice. Nuda. Jezus, arma stresa. Arma po prostu, nie? Arma najtaniej wyjdzie, nie? No. Dobra. To teraz topkę trzeba osłabić. Topkę robisz tym malekitem, nie? Earth Elementals. O! Ziemniaki mam! Mam lepsze... O! Na ziemniakach lepsze. Ziemniaki lepsze silniejsze, są. Nie? Tak jest. Dobra, to dawaj. Hop. 6 one stacków potrzebujesz, nie? Na malekicie. 6 wystarczy. Hop, hop, hop. Co to? Krasiek jest najmniej liczebny. Tak, no. Szkoda Krasia. Tylko pamiętaj arty założyć, nie? Albo centa może, bo Krasiek ma tego resista. Może tak, centy. Biorę centy. Co wszystko mam? No, kartofel założony. Chyba wszystko jest. Dobra, tyle wystarczy. I zabijasz ile się da i uciekasz, nie? Tak. Nawet nie patrzyłem. Tylko, że czekaj. Tylko, że jak uciekniesz, no to Malekit będzie w dungu i tam wszystkie arty staną. Będziesz musiał jeszcze portalować jeszcze. Poddam jeszcze raz kilka. Okej, dobra. Tylko, żebyś zdążył. Kurde, mała topa. Chyba Maxi byś robił, co? Jeśli to z kartofel. To z ziemniakiem chyba. Kurde, mini. Fuck. Dwa sloty mam tylko ziemniaczane, nie? Chociaż no, może Maxi to by było ciężkie. Masz staty 3 ataku tylko. Nie, dobra. Jedynka, dwójka albo trójka byłaby idealna chyba. No, taka dwójeczka byłaby super. Jedynka trochę mała. Dobra, laczka nie mam? Nie mam. Tylko pamiętaj, żeby nie dobijać, nie? Dobra, ten jednego zbija. Laczka nie mam, nie ma szans. Dobra. Teraz dung i podstajnie i ktoś usuwa, okej. Okay. Dobra, i teraz... Manę. Dobra. U mnie w Rampart slot jest. Także tam kupujesz hilka, przekazujesz arty i tak dalej, nie? Tu teraz Vortex. Dobra, nie wiem, na czym tam się poddaje, więc biorę wszystko. Aha. To mu zostawię. Kasa jest, także teraz po prostu szybko, nie? Poddawaj jakaś. Dobra, jest. Mogę tu. Mhm. Muszę najpierw kogoś innego niż Mariusza. Tak, czy nie? Czekaj, ale czemu? Bo nie ma ruchu, w ogóle, zero. Jak nie masz, masz Hirka w środku, czy nie? Jak nie masz Hirka w środku, nie to... Nie mam Hirka, ale mam 3 enty. To, Hirka okay, nie mam. To ja muszę kogoś innego niż Mariusza. Okej, dobra. No to kogoś innego i potem Mario, nie? Dobra, ty tam coś zrób, cokolwiek. Dobra, 2 minuty. Jeszcze troszkę czasu jest. Kogoś innego niż tamten. Stajnia Malekitowi i ktoś inny niż Mario. Dobra, hop. Co jest, kasa? Okay. Sloty. Ja pierdel, widzowie, ale mam stresa. Co było stopy, teraz stopy będziemy dobijać. Osłabiliśmy to na żywiołakach ziemi i teraz po prostu został jeden smok i tego jednego smoka zabijemy, nie? Dobra, na pałę wchodzę. No to jeden smok, to da radę. Okej. Okay. Dawaj jakieś stopy? Arty soczyste, daj jakieś arty. I Manfredem co? Na pałę przeciwnika? No na pałę, no bo co coś innego? Ci wysłać? Kasę chcesz? Cośkolwiek? Kasę byś mógł, no ale tak nie za dużo, tak wyślij te 20k powiedzmy. Okej. Okay. Ja jestem czerwony. Jakie wojo bierzemy? Wszystko? Nie, zbyt chyba wszystko. No właśnie, pytanie czy wszystko? Kurde, ta wywka może być fajna, bo... On raczej wywkę będzie chciał fokusować, jeśli się nie spodziewa Armagedonu, powiedzmy, nie? Sandal. Ja bym dał tak. Ifryt. Pegas. Aj, buty. No ale dobra, no 2 SP, zawsze coś. Tu 2 SP, tam 2 SP i się trochę uzbiera. Kraśka może też. Dobra, 14 SP, nie ma źle. Wiozę wszystko. Stawię jakieś 5, 6. Jaki moral masz? Na tych jednostkach? Chyba dobry w miarę, nie? Dobra, coś takiego. No i teraz, żeby kurde tylko bloków nie było. Okej, minuta 30. On tu przyjechał Isrą, szczurem, więc raczej nie ma bloków. Raczej łapie środek i się wpierdalam w niego na pałę. Okej, dobra, czyli jest szansa, że teraz będzie FB. Spell Powera trochę dostaliśmy, 2 tylko, ale... O właśnie, surka na ifryty potrzebuje, czekaj. Czy ja mam surkę na ifryta, już ci mówię. Potrzebuję troszkę garnków, całe pierdolniczki wyślij i kasy tak z 20k. Ja jestem czerwony. Dobra, od razu wysyłam, bo zapomnę. Okej.
Kasy nie wyślę tak dużo, bo się boję. Dobra, okej. Że nie będę miał na wykup. 1600. Dobra, i tyle wystarczy. Miriam. Where miasto? Ja pierdykam. Kurwa, gdzie to miasto? Dojeżdżam na ostatni kratce. Ty, pa, jaki szybki. Ty, dojechał. Jaką dojechał? No miał z 3000 ruchu, nie? Jest. Do zera ruch. Co on tu ma? Pierdalamy się. On tu broni? Kurde, ma tego woja trochę. No dobra, FB, zobaczymy. No myśmy tu taki kibel mieli. Ma tego woja w chuj. Dobra, co zakładamy? Plus hapek. Jednoruk, może jakaś... Jeśli masz markety, możesz przemielić teraz większość surowców na kastę, w razie czego, nie? Masz 50 sekund. Kasu jest chyba dość. Masz markety? Tak. Chyba masz. Dobra, dobra, wpierdalamy się, co? Wszystko jest gotowe. No, jeszcze to drewno przepal. Dobra, koło 30k jest. Mam i... Mam balistykę! Mam balistykę! Balistykę masz! Ile oni mają woja? Małomany ma? O kurde, ej, tu nie jest tak łatwo! Jak mają czary? On ma jeszcze inicjatywę z katapulty. On ma 9 aniołów! 14 speeda ma. Szkoda, że nie mamy i frytka fajnego. Kurde, no. 14 by było, ale mamy balistykę. Ale dobra, ile my zabijamy? Czekaj, CC one shot. On nie ma interferencji, fajnie, w sensie artów do interferencji, bo kiedy do interferencji nie może mieć. 680. Pisze, czekaj, czy jest sens berka jakiegokolwiek? Czy po prostu arma... Aj, mało ta armaśka bije, fuck. Gigant odporność ma. No właśnie. Dobra, co zabija armaśka? Armaśka zabija cyca w większości. Cały cycek. Kurde, jeszcze monki są. Monki przeżywają to. 680 damage'u mamy. Kula ognia by tu ugrywała może to nawet. No. Albo ognika postawię. 56 ognika mogę postawić. Myślisz, że ognik? Ale on to zbije chyba, co? Czy nie? Ale 12 defa. Wiesz co, boję się antymagii na anioła. A tak zabija. Tylko, że z drugiej strony... Ale czekaj, co nam pada? Ej, a patrz, nam wywka można zresistować, bo mamy tego. Krasiek ma 40%... A nie, nie ma 40% odporności, mi gadałeś, nie? Ale specjalnie ustawiłem właśnie tych gości koło jednorożca. Ja bym napierdalał chyba od razu arma, ale no nie... Tylko wiesz, rzucę armę, to on ma potem ruch na aniołku. Zabija mi fryta. Potem ma znowu ruch na jednostkach, bo będę wolniejszy. W sensie nie, balistyka daje mi inicjatywę zawsze. O właśnie! A ja nie zabijam katapulty na hita, bo bije ona 700 arma. Tak, on by musiał aniołem w katapultę walnąć. Ale będzie obity anioł już. No. Trzy anioły zabijam. Ty, powiem ci, że jeśli jego spele to coś typu Maslow i tak dalej, to chyba wygrywamy. Czy nie? Jak zaczynamy? Nie wiem, no... Berek według mnie mało daje, bo co jeśli on ma Golden Bowa i z tych cysów nam wystrzela, no nie? Tak, i Berek... Zabijamy jakby... kuszę. Nie jest idealnie Berek ustawiony. Berek nic nie daje. Tak. Ja bym dawał po prostu armę. Nie czyli wiem, co, jest... arma na rozpoczęcie zabawy. Chyba ta. No i wtedy plus jeszcze wywka i Krasiek może zrezystować, nie? Ifryt plus Magmiak jest odporny. On ma droższe spele, bo mamy też Pegaza. Nie chcemy, nie chcemy wyczekiwać, bo on wjedzie armią w nas, nie? Chcemy obić od razu. No, wyczekać byłoby fajniej, wtedy dwa razy, ale nie, no, nie możemy dwa razy armaśki, chociaż nie, no, możemy. Możemy, na koniec ale... ruchu katapulty i na początek ruchu katapulty, tak. Cyk, cyk. Ale anioła i tak nie zabijemy na anioł dwa razy i tak przecież, nie? Anioł i tak nie zdechnie anioł. Ja bym na początku od razu z arma zaczynał. Czyli tak, Armageddon damages all creatures, are you sure you want to cast the spell? No chyba jono! No jedziemy! Jolo! Boom! Ma armaśkę, no to dupa. A wywka przeżyła! Yes! Zresistowała wywka, serio? Jest, dobrze. Dobra, u niego dobra, są ty... resztki wojska, nie? Ty, kurwa, masakra to no, jest, no nie, ta bali... Nie, ty, ja katapultę zbiję, będę miał inni. Ale czy mi coś to daje? Nie będę miał czym zbić tych kartofli, to jest problem. Mogę chainem zabić katapultę. No to masz inicjatywę, tak? Ale mam protection from fire 50% też. Ale to w drugie już wolę to dać. Na razie chainem zbijam katapultę i mam inicjatywę. Dobra, poczekaj, bo ty się podpaliłeś, kurwa, jak zwykle. No spokojnie, spokojnie. Ej, ale on ma praktycznie anioła samego, no bo tamte inne jednostki, gdzie my mamy 12 defa, naprawdę tamte jednostki bardzo mało biją, no sam oceń. To masz jedną zdawowanej strzale. W bardzo złym momencie walki spierdolić. No. Ej, nie no, przecież my mamy ogniki, my to chyba ukrywamy na pewno. Nie no, ale kurwa, 6 aniołów, to jest silne. Silne. A nie ma statów i many nie ma regniętej, nie? Niby blue nie rega manę, a nie rega many na 4, 2 no. na 2. No właśnie, bo ty jesteś kurwa brązowym jakimś. Ja pierdyle. Ty, ale dobra, many nie ma.
On ma 6 ataku, mamy 12 defa, czyli 6 defa redukcji. Ofka, Archery, Grindad? Raczej nie. On ma mass haste, ale to jest zajebiste, że on rzuca mass haste, żeby mieć dwie tury. Nie masz dwóch tur, bo masz katapultę. Tak, no, bo mamy katapultę. Ale on ją zniszczy pewnie, czy nie? Rzucam chaina w katapultę. Zabijam tym też ifryty. I zostaję na samych kartoflach. Paisz? A ja mam inicjatywę. Powinienem wtedy go zabić jakoś. Chociaż nie, no, ma 12 defa. Ale wtedy protkę na anioła daję jakoś. Tylko, że on wtedy... Kurwa. Dobra, poczekaj, zróbmy tak, żeby on tymi ziemniakami się może ruszył najpierw, co? Czy od razu chcesz walić? No dobra, możemy w sumie, bo to nie ma znaczenia. Nie, bo jak mi się odsunie wywerną i frytem, to anioł nic nie uderzy w tej turze. No ale nie, no... Aniołem zabija na hita chyba ta pultę. O, ile ona ma? A, 22. Ona ma malutko statystyk, nie? Czekaj, 6 aniołów razy 50, 300 bazowo. I 4 ty, przewagi. Czekaj, to może być tak na styk. Czekaj, ja ci to policzę, powiem ci. Dobra, to wal. Chyba chain jest najlepszą opcją. 304 przewagi, czyli 20%. Chain nawalnął, w katapultę poszło. Chain nawalnął. Pytanie, czy ziemniak zdechnie, czy nie, bo on walnął tylko 300 obrażeń. On nie ma drugiego chaina, nie ma many. Nie, no, ma many na drugiego chaina. Jest sporny na chaina, ale nie ma many, no właśnie. Kartofel! Ty, ale wiesz co, kartofel bardzo go boli. Meteor, nie? Podsunął się. Czy my mogę z tym kartoflem pizgać, czy full defy, żeby jak najtwardszym być? Chyba defować. Ja bym dawał full defy. Musimy trzymać HP po prostu, nie? Defujemy. On walnął chaina. Więcej jednostek się nie ruszy raczej. No. I Ifrit nadal ma 10 HP, musisz go zbić. Kimś. A, no, masz strzelaków. Dobra. Mąkiem go zbiję. Ale zostanie kartofel. Jak on się kartofla pozbędzie? Implozji nie ma, nie? Ja nie mam obrażeń, żeby zbić tego magma elementala. No, deszczek, Meteora, nie? Ma jednego meteora, ale musiałby meteorem plus aniołem zabijać kartofla. My zawsze możemy się wykupić, nie? No. Nie, no, ja bym teraz dawał... Defujemy. Potrzebujemy trzymać HP, według mnie. Czekaj, a jakbyś kartoflem protection rzucił na coś? Jest taka możliwość? Wolę defować, to ta jednostka jest najważniejsza. Dobra, to full defy, trzymamy HP. Plus 4 defa, nie? No. Zawsze coś. Ciekawe, czy ma Golden Bowa. Bez Golden Bowa to cyklop nie zabije Ifrita, musiałby Monk strzelić. Laka ma, 15 dripsu, ale nie ma tego. Okej, zabił. Goldena nie ma raczej. Dobra, to git. Aha. No dobra, ile ma kartofel speeda? 8, tak? A jego gigant i wywka też 8? 9, ma plus 2. Aj, kurde, plus 2 speeda, fuck, żeby to nas nie uwaliło, powiem ci. Trochę gryźnie, nie? No. Ten kartofel w rogu, nie wszystkie jednostki zaatakują, jeżeli źle ustanie. Ale no jest w stanie wszystkim walnąć, aniołem, gigantem i wywką. Wywka jest 8 speed. Teraz pytanie, co rzuci. Musi wywkę też ubić. A, wywka ma 8. Okej, okay. A, twoja wywka, dobra. Moja wywka. Czyli jak się teraz rusza? Jego anioł, nasza wywka, tak? Chyba znaczy, ta... nie, jego nie. Anioł, gigant i wywka, potem nasz kartofel, aha, nasza wywka. Jeżeli kartofel zginie, to mamy wywkę nadal, nie? Okej. Okay. Teoretycznie pod coś, ale nie wiem, co to daje. Pytanie, ty, powiem ci, że jeśli on nie ma meteora, no bo implozji nie ma many, czy kartofel jest odporny na Lightning Bolta? Tak. Wiesz może? Tak. Jest odporny? On jest odporny w ogóle na wszystko. Okej, okay, ty, no to jeśli on nie ma meteora, no to on ciężko będzie mieć ubić te kartofle. Jedynie meteor jest, dużo bije i jest sensowny, nie? Zastanawiam się tylko, czy warto było zostawić te kilka tych ziemniaków, ale chyba tak. Bo mogło być 30, tak, nie? Mogło być 30, no, żadnego nie straciliśmy, ale kurde, to daje tyle opcji na rozgrywanie później mapy. Tak, no. Ty, ale patrz, jak my byśmy nie ogarnęli sapagów i rękawiczek, albo tego, nie dolatujesz, nie? I on ma wtedy full many. To nie było do jednej kratki, to było do jednego punktu ruchu. No, do jednego punktu? Do jednego punktu ruchu. Manfred zrobił idealną ścieżkę. Ja pierdziele. Do jednego punktu ruchu. Muszę dać protkę i ładować magma elementale wszystkim, bez kitu, inaczej giniemy po prostu. Zostało ci zero idealnie po ataku? Zero. Nie wejdę do miasta. Do miasta, no ale jeśli wejdziesz do miasta, to jest spora szansa, że wygrywamy w ogóle, nie? Protection from fire. Jest taka szansa. Protekcję przed ogniem protection dał. Ale, aha, dla anioła. Kurde, bije trochę. Ale jakby teraz fire elementala postawić, nie?
Tylko że jak on się zrespi na dole, ale on, Fire Elemental będzie bardzo szybki, bo tu masz 5, 7 speeda będzie mieć Fire Elemental. Dojedzie wszędzie. A, samego ale, dołu, wie, raz, czekaj. 2, 3, 4, 5, 6. A patrz, jakbyś zrobił tak, wait kartofla i wywka na dolny slot, żeby tam się nie zrespił, nie? Kurde, jakie mądre. No. I wtedy on się zrespi co najmniej w tej drugiej od dołu. Pytanie, czy Cyklop plus Monk ci nie zabiją wywki, ale raczej nie. No, tak by trzeba było zrobić. Wait, wywka na dole, żeby tam się nie zrespił Fire Elemental i wtedy powinieneś dolatywać zawsze. I co, tłuczemy anioła wtedy, nie? I potem jeszcze jedna arma. Ile nam tak, zbił? No. Dużo nam zbił. 7, było ich... 11 zbił. Kurde, dużo. Jeszcze Cyklop też dołoży swoje. Go arma drugi raz, ale Wojtek, anioł jest odporny. Znaczy, nie, on obrywa dużo. Czekaj, ile many? 7 many go kosztowało. Mi zlagowało, czy spadł ci stream? Nie no, chyba działa. Okej, dobra, chyba mi coś zlagowało po prostu, no. Czekaj, bo... jak arma wygrywa, to po co nie arma? No właśnie, ale czekaj, bo arma zabija wszystko inne. Właśnie, czekaj. Staje tu... sam anioł. Ja już czatownika opierdzieliłem. To na berka go można jakoś zrobić, nie? No na blinda, berka, na wszystko. On już nie ma, patrz. A jakby zrobić potem blinda na niego i wywka sacrifice na jakiegoś Pegaza czy coś? Czekaj, bo on ma 10 many. Meteora nie ma, bo Meteor kosztuje 14, nie? No właśnie, pytanie, jak mocna protekcja jest u niego? 30%? To i tak napierdalamy Armagedonem. Właśnie, bo my nie mamy takiej informacji, ale czekaj, to można sprawdzić. Basic ile, protekcja. Ile many go zużyło? 7 many zużył. Jesteś pewny? Tak. Czyli protekcja kosztuje 4, czyli normalnie 5, czyli 7. On ma basic protkę. Albo 50%, nie, na schodzie było, nie wiem ile jest teraz na chocie. Czekaj, 7 many, nie, to on nie ma magii ognia, jeśli 7 ma ognia. To nie ma. A ile czyli to daje? 50% go chroni, 50%. To ile to walnie? 608, no 340. 340 walnie armaśka. Zabija jednego i prawie drugiego. Czy mogę wywką zaatakować i na turze kartofla... Ale nie, wywką, tylko że wtedy Monk i Cyklop wkłada ci free damage, nie? A tak z armaśki to od razu zabijesz, wiesz o co chodzi? Ta, w sumie ta. Nie będzie lepsze, patrz, rzucenie armaśki i danie jeszcze raz defa na kartoflu? Chyba tak, jaki, arma def chyba. Ma, a jaki on ma moral na aniołku? Plus jeden i laczek też jeden. Kurde, jak mu siądzie moral i lak, to mamy przystranę, nie? Ale ile sam anioł zbijał? 7. A będzie mniej bił. Zbiliśmy, z kontry zbiliśmy jednego, zbijemy drugiego z army, czyli będzie 2 mniej, czyli uderzyło nas 6, a teraz uderzy nas 4. Okej, plus Cyklop, wszystko pada, nie? Oprócz anioła na arma. Kartofel tak. Versus ten zostaje. Kartofel. Resurrecta nie ma, bo Resurrect kosztuje 18 many, Meteor kosztuje 14. Co jest jeszcze? A czekaj, Icebolt. Icebolt kosztuje 10, kurde, czekaj. Może nie mieć Icebolta, imo arma. A czy ognik... Rzucenie ognika nam wygrywa walkę? A jak nam wybije wszystkie nasze jednostki, no to będzie remis, tak? No właśnie. Tego nie chcemy remisu. Arma jest często, że nam wygrywa walkę, nie? W ogóle. Zwykły Resurrect bez ziemi też by to ugrał, bo Resurrect na coś, potem Sacrufix i na stałe masz jednostkę, ale... A jesteś pewny, że to tak zadziała? No, ale nie mam Resurrecta. Ale kminią, no to jest tyle, to on musi pokminić, a jeszcze jak gada z fantomem przy okazji, to... Liczą, mi się wydaje, że liczą obrażenia. No. No właśnie. Nie, no YOLO po zwycięstwo, co? Arma. Chyba arma. Tylko czekaj, tego Icebolta ci jeszcze sprawdzę, czekaj. On ma 10 spell powera, zakładając, że nie ma wody i nie ma kulki, to bije 210 z Icebolta. 8, czy kartofel nie... 8. 8 aha, spell 8 spell power ma. 8 spell... 170 bije Icebolt. Oj, to jest trochę. Mimo arma. I liczymy na farta. Ale czekaj, ile anioł teraz zabije, jeśli byś rzucił arma? Czy, chodzi mi o to, czy jeśli teraz rzucimy arma, czy Icebolt plus anioł, nie, czy nie zabije kartofla? Wydaje mi się, że nie, ale... 280 z 200 walnie, 200 to zabije 5. 5. Zostanie nam około 8 magmy. 8 magmy. 320 HP. 320, no to nie powinien zabić, nawet przy ekspercie wody... Nie zabija. Dobra, i arma. Chyba, że... No, arma. Arma i zostanie kartofel i anioł tylko, nie? Nic mogę więcej. Dobić anioła, ale wtedy obrywam za bardzo, nie? Bo... Nie musimy defować. Def arma i defowanie. O kurwa, ja mało biję. Strzałką muszę bić go, nie? Dwa biję. Co?
Morale potrzebuje, to jest najgorsze, że ten moral. Bolcem go nie uderzy, ale on chyba to wyliczył. A ja nie mam na dwie strzałki nawet, no to GG. Ale strzałka, że jak... przeżyliśmy, strzałkę walną i cios. Okej. Okay. To teraz blind? On już nie ma strzałki. Ognik, ognik. On nie ma spela. Dobra, no to blind leci po prostu, nie? Nie mam strzała nawet. Nie. Teraz blind i ognik. Mhm. Możemy wyczekać, czekaj, spell powery? Wyczekamy koniec jego protekcji, na przykład. Dobra. O właśnie, i wtedy arma wyjdzie taniej niż dwa razy Fire Elemental, nie? Arma zbija. Na pewno zbija? No, 600 HP nie ma, chłop. Dobra, no to blind i czekamy, aż się protka skończy i Armageddon. I wtedy... Czy coś jeszcze? Nie. Nie, 13 tego, blind trwa. W pewnym momencie rzucam armę. Dobra, a co po wygranej walce? Mam 40 sekund, co robię? 40 sekund, jeśli wygramy walkę, co robimy? Czekaj, jakiegoś sacrifice'a mamy, ale mamy kartofle, więc sacrifice w żaden sposób nie działa. Resurrecta nie mamy, zostajesz na 6 kartoflach. To mnie trochę martwi. No wojska mało, nie? Jakieś anioły czy coś się nas dobiją. No właśnie. Ej, nie, mam może Hilka z mięsem z nowego tygodnia jeszcze. Być może, mam. I przełożyć do Manfreda. Czekaj, bo trzeba rozegrać... Manfredowi damy fajnie. Wszystko, nie? Wszystko mu damy, no. I jeszcze fajnie jakby tam poskautować w prawy dolny. Oj, nie wiem, tych czy szczurów scouting. Pozbijać bardzo. A szczurów spoko by było pozbijać. Kogo usuwam? 40 sekund. Gundulę mogę wypierdolić. Alkina na pewno chyba. Gundula, Alkin. Dobra, starczy mi to. Dwa sloty i lecimy tych wszystkich, nie? Mhm. Dobra. I bardzo ważne, żebyś zrobił maksymalnie jakieś one stacki z kartofla chyba, co? Tylko, no, że one stacki może zrobić. Aaa, może jakieś dwa sloty, jakieś takie losowe rzeczy zrobię. No, jakoś dobra. Na dwa albo na trzy te kartofle, jakieś tam mięso, nie? Będzie jeszcze na jedną armę, 22 many będzie. Jak coś, to dostaną z armek, nas zaatakują. Dobra, tańczymy, dobra. Co? Tańczymy. Tak, teraz... tańczymy, teraz przewejtuj i po prostu arma, nie? I to najtaniej nas wychodzi po prostu. Bo Fire Elemental, jak postawimy, on raczej anioła może nie zabić. Easy, po prostu... easy boy! Jest, mamy to. 40 sekund. Dobra, artefakty nice. Dostaniemy jeszcze. Teraz pytanie, co dalej? Kapek. To jeszcze nie jest wygrane. Mięso, pozbijanie szczurów i zostawienie... A czekaj, kurde. Dobra, kasę już wysłałeś, kasę mamy z głowy. Plus dwa speeda, fajnie, żebyś założył. Założyłeś się chyba. Dobra, jest, kapek. I teraz wypierdalaj od razu gundulę, Alkina i mięso wszystko. I tych szczurów w miarę pozbijać. Alkina zostaw tego. O kurwa. A nie ma mięsa, fuck. Dobra, też arołki nie ma w gildii, ale pyda. Nie było arołki? O nie. Kurwa. To co na blesie? A tu? No, nie 13 wiem, blesie, sekund. No. Jesteśmy... bless nic nie daje, jeden damage'a. Wtopimy to. Dawaj na shieldzie. Teraz aha, on musi zaatakować i potem ja mam ruch i go zabijam. Tak jest, easy. Ale on nie zaatakuje. Źle zrobił. Powinien defować. Ale, no ale nie, on teraz daje waita. A jo, przegrał. Zepsuł. Git. Dobrze. Pamiętaj, kartofle dać tak na 2 albo 3 staki. Na ile mam będzie już, lepiej? Mam już rozdzielone jakoś na pałę. Okej, okay, dobra. Ale ty masz chyba na one staki w ogóle. One staki to się boję ripla. Nie, są 3 piksy. Dwie piksy? Dwie piksy są chyba i jakieś jedynki kartofla. Okej. Okay. Kurde, on miasto odbije za darmo, nie? No właśnie, ta Miriam. Czekaj, jak ogarnąć tą... A czekaj, ale ona ma... Czekaj, ty masz... Jakby Malekita poddał, kurwa mać, to był win. Czekaj, czy ty masz... masz arołkę w dungu swoim... I wtedy Pursman na... Ale on ma... Nie, on może strainować też coś. Wiesz, jak robisz... W idealnym świecie robisz tak, że... W dungu kupujesz maga z arołką, wywalasz go, wykupujesz go w fluksie i żeby obronić miasto... Kurde, on ma tych piratów, musiałbyś tak... Ja dwa kartofle dać. Miasta nie obroni. Ale masz duel żywiołaka, ale 12 sekund nie dasz rady. Żywo jak powietrze jest, nie? Kurwa, ile on tego ma? Ripple nie działa na żywiołaki. Kiedyś to sprawdziłem, wiem, że działa na żywiołaki ognia. Na pewno. Ten ma strzałkę. Kurde, on to miasto odbija za free, no właśnie. Ten ma strzałkę, dobra, jeszcze...
Trzeba pokopać. No. Ale 3 sekundy masz, nie? Już nie da rady. Dobra, ale ustawiłem ile się da bloków, nie? Dwóch hirków musisz zbijać. KPK masz założonego na pewno? KPK nie. A KPK dużo zmienia? Armę i tak raczej rzucam. No dobra. Zdonatowali. Bez wygrane, no jakby nie patrzeć. Z takiego... Ja! Wygraliśmy, no. Nie? Ja pierdykam. Na jakie jednostce jest Manfred? 4 beciki i jedynki. Kurwa, to nie masz go jak zabić faktycznie. GG chyba. Ale nas wyruchali. Uła! Ty, ale on zamek zablokował! Dawaj anioły mi do tej sorszy. Tylko czy ja, jak ja zabiję tego? I tak nie zabiję tą sorszą tego Manfreda, nie? Ani chuja. Kurwa, i tak nie mam jak go zabić. Bo Phantom się nie wykupi w tym zamku, on mu zablokował ten zamek. Ale to ja odbiję ten zamek, ale to bronienie się w zamku nic mi nie daje. Dobra, no ale musisz to zrobić, musisz mi anioły jakoś dać do... Albo do Strakera, albo do sorszy, bez znaczenia. Dobra, dobra, z tej cipę, wszystko wiem, spokojnie. Ja go zbiję chyba, no. Zrób to co proszę. To ja widzę plan w głowie. Mam plan, kurwa, sprytny, nie? Na moje walgo tą walizką, jak mu coś zabijesz, to mi będzie łatwiej. Ale ty nie dojeżdżasz przecież do tego... Czy dojeżdżasz? Dojeżdżam, na styk dojeżdżam, to będzie kurwa misja kamikadze. Obijaj tego Manfreda, jak jesteś tutaj, tylko on będzie miał inicjatywę. Dobra, wchodzę, kurwa, tak? No dobra, dobra. Spróbuj coś tam ubić. Jakieś dziwadło teraz we mnie wyjechało. Dziwadło w ciebie? Oceanida? Jakiś spell we mnie... Nie ma i... Nie ma speeda! 9 speeda mam! Mam pierwszy ruch. No i chuj, cape. No wiem. Dobra, ale mogę poddać, nie? Poczekaj, na razie nie poddawaj. Ja mam opóźnienie, ale poczekaj, co będę mógł... Aha, bo na taktyce chcesz poddać. A czy on jest w stanie jedną turę cię zabić? No nie, no bo czekaj, musiałby te tripla rzucić, a to by siebie zabił. No, a jakbyś dał mu mas slowa i w następnej masz inicjatywę i w drugiej strzałkę i uciekniesz, nie? No. Będzie musiał zużyć manę. Pytanie, czy chcemy tracić tą walizkę. No znaczy, jak rzuci Armageddon, to ma przejebane, to ci od razu mówię. Dobra, no to próbuję, nie ma innej opcji. 25 kolumnicy. Ale wiesz co jest spoko w tym wszystkim? Że jest fajna gra, nie? Bo jakbyśmy ich zgwałcili i tak dalej, to nie byłoby tak przyjemnie. A ja wolę nawet czasem przegrać, ale mieć ciekawą grę. No to dobrze to jeżeli wykombinowali to w ten sposób, że doszli kurwa ostatkim sił gówno armią. Tak, tak, same emocje, jest ciekawiej. To jest przechuj. Ale czekaj, on może ripla rzucić, ale dobra, rzucimy protkę. No nie? A protka przed ziemią to jest, nie? Ziemniaczana protka, 6 tak, spell powera. Ziemniaczana. Dobra, wejty i protka. Tak, i buffujesz swoje kartofle nawzajem, nie? Jak coś to z akcjami, poczekaj na mnie, nie? To coś wymyślimy razem. Dobra, rzucił Protection from Air na siebie, becikami. Aha, żebyś strzałką becików nie zabijał, rozumiem. No da... No możesz przewajtować na razie. No strzałką nie zabijesz becika, zabijesz po prostu mu pikse chociaż. Ale jeszcze nie rzucaj nic. Na razie wait. No daj waity, ale teraz już piksa się rusza. Teraz twoja piksa się rusza, tak? Tak. To mass slow. Mass slowa. No to ja nie kastuję speli. Idę na niego. Kurde, ale czemu mi ten mass slow śmierdzi coś tak jakoś? A co on może zrobić? W sumie ta... Strzałką rzuci za 0 obrażeń? No nie no, strzałka robi 0 dipsu. Nie no, do przodu. Mi się wydaje, że on może chcieć zbejtować, żebyśmy rzucili jakieś kurde fireballe czy armaśki, nie? No właśnie... No co taka walizka może mieć? No kurde, ona nie ma speli T5 przecież chyba. Ona pewnie nie ma iść z doma. No, dobra, dawaj do przodu. Imo to jest pusta groźba. Tylko strzałkę nie w magmiaka, bo nie zabijasz, nie? Jak jest protka chyba. Po prostu pikse zabijasz, nic więcej nie jesteś w stanie zrobić. 22 damage'u pokazuje. Ale mimo, że jest od powietrza, nie? To chroni. No to nie ma znaczenia, to każda protka działa. Nie no, pikse jesteś w stanie zabić. No chyba, że... Kurde. Ale to jest risky, bo jak on da strzałkę, to on nie ma na Armageddon już, nie? Właśnie niedobre jest to, że nie jesteśmy w stanie mu magmiaka zabić. To nas bardzo boli. Bo ten magmiak ma 8 speeda. Jak nie ma hejsta w zamku, to ja jestem w piździe. No dobra, w next turce zabijasz chyba kolejną pixę.
Mogę zabić jeszcze jedną. A on nie dojdzie. Będzie musiał stracić manę. No ale ty tracisz walizkę wtedy, nie? No to co, ale on nie będzie miał Armagedonu. No dobra, no spoko. I jesteś w stanie go dobić i zabrać arty. No to prawda. Chuj w tą walizkę, tak na teraz na dobrą sprawę. No dobra. Zostają ci 4 beciki do zbicia, kurwa mordo. Nie no, nie 4, bo tam w jednym staku są 3, ja nie wiem jak, czym ja to zabiję właśnie. Będę miał mass haste'a, to sobie raczej poradzę, bez mass haste'a sobie nie poradzę. No dobra, ale to tego becika jednego też zabijesz jeszcze. Bo to nie dostanie moralki, nie? Chyba, że cię zastawi tak, że będzie w stanie wszędzie dojść, a chyba to robi. Ale masz haste'a jeszcze, nie? Haste. I gdzie pójdziesz? Dobra, no, git. Chciał playsy robić. Chciał robić playsy. Była pusta groźba. Bo pamiętaj, że morale na beciku nie dostanie, a dwie strzałki całą zabijają planszę, becika. Całą planszę zostawił. Nie, jeden ruch jest wolny na mass haste'ie. A nie, nie dojeżdżasz. Nie masz safe spota w tym momencie, tak? Nie, nie ma. No to uciekasz. Poddaj sobie, to będziesz miał więcej ruchu. Masz tam fuj armii, nie masz się gruby. Co ja teraz robię, kurde, bo nie mam bladego pojęcia. Ma wojsko na Sorsznej. Wojsko ma na Sorszy. Anioła i jakieś pierdoły. Kurde. Pytanie, czy to mnie nie dojeżdża. No bo on Nextura i Inomagic cię atakuje. Sorsza to jest od zielonego, tak? Niebieska. Niebieska. Ale przekazać ma... może, nie? Znaczy, no to jest właśnie Keshur, ten, który we mnie wiedzie. Kurde. Znaczy... No. Sorszna, to nie był szczur. On ma 2-2-2, to jest pierwszy poziom. Ale jak on ma wojsko? No ale my mamy jeden Armagedon tylko. I nie mamy ini. No ale on zbije tyle kartofli bez ini... No, i... Ziemniak jest szybki. Czym on walnie? Jak aniołem. Jakie on ma wojsko dokładnie? Co tu pokazuje? 1-4 anioła. Aha. Słabe imo. Imo ciężko będzie miał nas zabić, bo to jest pierwszy poziom. Karczmie masz zerowe staty. Tak, pierwszy poziom to jest. Ile my bijemy z Armagedonu? Czy zabijamy na przykład 4 anioły? Nie, 4 nie. Nie, nie wiem, czy spell power jakiegoś dostawałem, czy nie, z walki. Ile bijesz teraz arma, powiedz mi? Bez zmian, 680. 600, czyli 3 anioły, tak? Czyli... Aha. No to arma i wykup, nie? Najgorszym wypadku. Czy tam najlepszym. Nawet. Jeśli ma 4 anioły, bo jeśli ma 3, no to go zabijamy, no? Tak. No i mniej też. Dobra, no to ja zrobię to, co miałem zrobić. Dostarczę te sultany, gdzieś tam się ustawię po prostu, co chyba? A, musisz... Ustaw się w taki fajny sposób, żebyś na 2K ruchu łapał miasto. Mhm. Jak coś. Takie, no. Może, wiesz, takie 2K ruchu trochę oszukane. Mhm. Szkoda, że nie mam rękawiczek, bym się ustawił tak fajnie, że od nich Hirek 2K by nie łapał. Ale wątpię, żeby oni kasę mieli. No właśnie, oni mają mniej... Ja mam... Chociaż dobra, my mamy dużo kasy, dobra. Ech. No, trochę jest. Teraz to wiesz, wojska są malutkie, więc wykup kosztuje 0, nie? Mhm. Dobra, no nic, zrobię tego sułtana. Jakiś koziołek, matołek, czy bierzemy, czy nie? Weź, jak mamy kasę, to weź ich. Dobra, i małko. Zostaw pojedyncze jedynki jakieś, no. A może nam zabrać Fluxa i we Fluxie kimś mocniejszym w nas wjechać. A, no właśnie. Kurde. Ale to i tak na ten moment nie mamy żadnej decyzji i zagrania. Mm. Czekamy na jego opcję. No. I tak żeśmy tu z takiego gówna coś ukręcili, że to... My wygraliśmy FB, nie? Więc no. To oni są pod presją. I zostawię Pegazów, tak? No właśnie. Te Pegazy też wezmę, wszystko tam dam. Pegazy dużo warte. Gdzie jest mój Gunner? Ty, mój Gunner jest tu, to ja się mogę ustawić tak na przykład na coś w stylu 2400, nie? 2200. Tylko, że on nie ma many. A czekaj, Kyra jest za wolna raczej. Ale Gunnar też spokojnie, zawsze jakimś wojskiem będzie można w to wejść. 2800, czy jakbym ja Kyra odciążył na maksa, no by miała 2800, wydaje mi się ni chuja. Nie. Tylko, że kurde, Gunnar nie ma książki. Czy ja mu mogę kupić książkę 1500? Nie, może, mam kilka. No, ja. No. Kurde, niestety. Takie małe błędy, nie? Ale to już przestaje. Masz studnię gdzieś? Studnię masz? Nie mam, ale ja nie mam książki na nim. Mamy dedeka też jak coś. A no ja. Regen many dedek. Czy ja regen many? Ja mam cokolwiek do regenu? Ale nie mam studni. Mam hełm plus 2, 4. 4, 40 many można regać.
Ale tego Gunara ustawię w takiej odległości, żeby on był w stanie tego Fluxa w razie czego odbić, nie? Tak, tak, tak. Może jest na sułtanie, nie? To jest też groźba, że on nie wie, co się dzieje. Taktyka, sułtan szybki, no. Raczej nie zbiją nam. Tu są jeszcze te Fionę bym zostawił na Pegazie może, co? Czy nie? Okej. Okay. To co chcesz? Ziemniaki, tak? No. Dobra. I tak, Gunara byśmy ustawili na sułtanie, tak? Fionka i tak nie łapie tutaj, jak coś. Tego gościa na sułtanie i on się ustawi w takiej fajnej odległości. I powiedz mi, co ja robię z tym wojem? Jak ja tu mam te mięso, trochę kartofli, co ja z tym robię? Bo... Zostaw na pobocznym Hirku za Gunarem. I koło Gunarem. Mojego Hirka. Żeby nie blokować drogi dla mojego Hirka, że mógł jedynki sobie dowieść. Mhm. Czy ja się ustawiam... Chaina. Gunar ma 2500 ruchu. Czy ja się ustawiam na przykład na 2200? Czy tam na 2100? No 200, no, no, no. Jakby mnie blokował, nie? Jakoś mega. Coś zawsze takiego, możesz nie? Na piasku ustać jeszcze, nie? Na piasku możesz. 2200 tu kosztuje, a on 2500. Dobra, daj jeszcze jedną niżej. Tutaj, nie? No daj kratkę do góry. Nie, nie, nie blokuj mi drogi. A, dobra. Tak, nie? Jak masz ruch, to w piasek mogłeś wejść. Nie. Gdybyś łapał, on by nie łapał. Ale i tak nie łapie. On ma 2100, a tu Miriam 1800. On nie ma tyle ruchu. Znaczy, może być bliżej, jak drogą biegniesz. Nie w ten sposób, jak pokazujesz. Aha. Ale to steel... To jest ponad 2000. Czyli nie wystarczy. Dobra, okej. Okay. Dobra, i tak. Wojo daję do jednego staka. No i tym greczynem gdzie? Gdzieś tu w piach? Gdzieś tu? No to jest skrzyżowanie, nad wywką. Jest skrzyżowanie drogi, tam zostaw go. Tutaj? Tak, możesz to poskautuj i zostaw go tam. Tu? No, tam gdzie na drodze stałeś był git. Ja sobie odbiorę jedynki, jak coś dowalknie. Dobra, to tyle. Drogi nie blokuję, stoję na krawędziach, nie? Tyle chyba. Kasy chyba nie ma sensu. Nie, wyślij kasy. Tak, bo czemu nie? Zostaw sobie, będzie szybciej, timer nie będzie uciekał. Ale timer mam, ty jesteś brązowy. Ale ja nie mam, a muszę potem ci oddawać. Aha, dobra, to ci wyślę tak trochę, żebyś tam na jakiś dwóch Hirku na przykład miał, albo trzech. Dobra, żebym ci nie musiał wysyłać, najlepiej tak zrób. No. Dobra, chyba tyle, nie? Stoję na rogach, Ifryt dostarczony. Tyle, nie? Chyba tyle, no. Aby od nich zależy wszystko teraz. Od nich. Czy tu coś stawiam? Wszystko pozdychało. O. O, patrz, mogę ci dać te enty. O, enty ci. O, nie, to ciążyłem cię, sorry. Dobra, to Marius. Dobra, tyle. Sułtańskie fryty mają skąd? Znowu w kebabie i fryty dostali, ty. No, jest problem. Tak myślałem, że tak będzie. Jest zastawiony zamek. Nie, będę w stanie zabić Isra, ale nie wejdę do zamku. Pizda, ogień, nie damy rady. Musiałbym dwukołowca chyba wykopać. Co teraz? No odjebałem. No próbuj, może się uda. Nie. Nie dojeżdżam. Nie, dojeżdżam, kurwa! Nie wiem jakim cudem, ale dojeżdżam. Ja pierdolę! Nie wiem jakim cudem, naprawdę. Nie ma hejsta tutaj, kurwa, siarki potrzebuję. Jest! Jest! I na mass haste się wpierdalam i powinienem to wyzerować, nie? Jest mass haste? Jest. Wchodzę. Kurde, podzielili się. Ale dostanie armę! Czemu nie dostanie? Dostanie armę! Zabija aniołem 1-1-1, zostaje moja trójka, rzucam armę i siema. Dusznik ile ma speeda? 6, na hejście 9, ty na kartoflu masz. Nie zbijesz tego. Anioł na hita nie zdejmie, zależy jaką ilość bulw. Mass haste, nie. O kurwcze! O kurwa! Mają mass haste'a. Jebaszą. Pytanie, czy wyjebaszą. Monk bije? Monk bije, kusznik bije. Raczej zdychamy. O kurwa, no nie gadaj. Ja! A! Tak. Ale czekaj. Wyjebaszył. Zabiję. Ja! Oj, to chyba tyle. Ja pierdolę, zabił. Mamy to! Dobrze, grubi! Dobra, tylko on tu jest ustawiony i on dojeżdża tym Gunarem z armią. Co robimy? Czy ja się jestem w stanie... Nie no, obronię się, oni są bez artów, nie? I ja tu zostanę, żebyś ty walizkę mógł wykupić. Ja mu jeszcze poblokuję, kurwa, tą drogę. Meteor w kapliczce. Moja tura. Kurwa, nie, no. Nie mamy woja. Jakby te giganty i wywki z Hirkiem, który ma meteor, może, ale to też... Ty, ale czaisz, że jebani mieli 12 aniołów z mapy? Czaisz to? No, my zero. Dobra, zaczynam turę. Czekaj, mi się turka powtórzyła, no to teraz mało zobaczę.
O, musimy jakoś wojsko dostarczyć, nie? Jeśli Gunnar ich zaatakuje z 6 gigantami, to wygrywamy, no bo 6 gigantów wygra. O, tu jeszcze bloki ustawił erdemonowe. Kurde, no, że mieli tego mass haste'a. Ale jebani mieli 12 aniołów z mapy. Jak to jest możliwe? Nie mam speli żadnych. No nie, bez artów tego nie wygrywamy. Wykopanie Hirka też nic nie daje, bo on nie był nauczony. Imo, to jest koniec. Ale czekaj. Inicjatywy też nie mamy, bo Ifrit ma 13, a u nich anioł ma dużo. No, plus speedy dostali. A Malekit, powiedz mi, czy on ma arrowkę, Malekit? Ta. No i on z tej arrowki napierdala ile? Ze 150, nie? 212, 15. Czyli anioła na hita zabija. Jakbyś ty teraz tą Marius odszedł... Patrz, nie, czekaj. Tylko, że kurwa, oni manę będą mieli. Nie, bo za późno. Po turę za późno będzie Malekit atakował. Teraz by musiał zaatakować miasto. Teraz. A to się nie da tego zrobić. A tawerna może być na krosie na pustyni? Nie. Nie bez Dedeka. Z Dedekiem może bym w tą turę dojechał na środek, ale bez nie. Tysiąc. Kurde, no. Nie, no. Możemy zrobić tak, że Malekita wykupujesz w tym rampie, bierzesz co się da. No i gdzieś tam się ustawić pod nich, nie? Oni nie mają kasy, liczysz na to, że nie regną w jakiś sposób many. I ma szkoda czasu. Nie ma szans tego ugrać. Nie mamy nic. Nie, no ugramy to z tymi jarołkami jakoś. Nie. Musimy. Mamy 6 jeszcze ziemniaków. A czy ja mogę to zagrać, ale to nie, to przegrywa. Nie wiem, czy to no, ma no, sens. Spróbujmy, no. Trzeba spróbować. Kurde, że my tych gigantów nie jesteśmy w stanie. Czekaj, nie mamy żadnych opcji dostarczenia tych gigantów, bo w to by Gunnar ich zaatakował, Gunnar by wygrał to. Nie ma nic. Dawaj złoto. Dobra, no spróbujmy chyba, tak mi się wydaje. Może akurat coś się uda. Kurwa, jebani mieli 12 aniołów z mapy. Jak można dostać 12 aniołów, a drudzy 0, no? Jak to jak? Krosik. No ja, ej, kochany Krosik. Przyspieszyć ci Gunnara? Czy przyspieszyć? Chyba nie trzeba. Tak, żeby Malekit na pewno dostarczał, wiesz? Malekit ma stajnie. Mhm, czekaj, już tu przygotuję. Ja ci dam rękawicę. Nie ma. Masz. Dobra, bo oni tam poblokowali trochę. Okej. Okay. Kurde, że... Jakby dostarczyć te twoje wojo w jakiś sposób, to byśmy to mamy wina, ale no nie jesteśmy w stanie tego twojego woja dostarczyć. Siedzi na tym biomie, kurwa, i nie może wyjść to wojo. No bo jak ma wyjść, nie? 2800, 2500, easy. Dojeżdżam stąd na pewno. Pozostaje wojo w Dungu, którego nie da się przemieścić. No właśnie. Dlatego Dedeka. Mogę spróbować... Czekaj, przebiję to? Niezbyt. Wyskautować jeszcze może Town Gate'a, ale... No właśnie, kasa jest, to może akurat tam na dole będzie Town Gate. Town Gate nam wygrywa, nie? Bo dostarczasz do rampa, dajesz do Gunnara i Gunnar jeba się Cassiopeia i wygrywamy. To co, Ponton Chainy? Znaczy, no musimy Town Gate'a odsłonić. Cały chain na dół, z nadzieją, że jest tam Town Gate. No, tylko pierw to odsłoń, nie? No bo... Pierw Hirka w Nekro kup. No i mamy wojo. Town Gate, Town Gate. Kopalnia złota może być? Kurde, nie ma, wiedziałem. Nie ma. Raczej. To zostaje nam Maleki, tylko że oni teraz mają dwie tury pod rząd. No, oni się tak sfarmią, że to jest koniec. Ale czekaj, timera oni nie mają. Czekaj, jakby to zrobić? Co? Oj, oj, oj. Jeśli ja bym w Inferno wybudował ten Castle Gate i się tepnął do ciebie...
ale Malekita już ustawiliśmy tu i ten Malekit by zbrekował jakoś przez te ifryty. Ale to też co to da nic. Na górze, na flyu. Zabnij dupę! Hydry masz takie po prawej. Po prawej nad zamkiem. 23 hydry. Nie no, Syca to się, to hydry lepsze, bo tam piket przynajmniej dostaniesz. Armia. Ole pikinier pojebany, ty. Bum. Musimy mieć woje, żeby cokolwiek na pustyni właśnie zrobić. Maxi, kurwa! O, no to kozak. Dobra, nie wiem, wydaje mi się, że zaatakuję tym Gunarem, no bo jak oni teraz się sfarmili, no to serio słabo. No chyba, że nie, no widać, że robią progres. Ja Malekitem jestem pusty bez księgi, ja nic nie mam. Nie mam speli. No, 10 plus cyklopa ma. Maxi 10 było. Plus. Dobra. Koniec. Dobra, to nic. Zawalczę, co tu nam zostało i tyle, no nie wygram tym Gunarem. Kurwa mać, szkoda mi, bo mieliśmy w rękach tą grę, nie? Z takiego kibla. Na Discordzie jesteś w stanie włączyć streama? Już. Kurde, znowu mi wyłączyło, no. Nie wiem, to samo wywala, czy? Właśnie nie wiem, już powinno być. No artów nie mamy żadnych, nie? Nigdzie. Nie. Znaczy, to są do biegania buty tylko. Dobra, atakuję, co? Bez księgi, Gunnar idzie. A żeby było, że miałeś wkład w grę, nie? A, o, ty, dobra. To ja tu księgę ognia ogarniam, a ten mi tak, dobra. Nie no, 12 cyców, oni Nextura ogarniają kolejny pick and mają 20 cyklopów. To nawet moje giganty nie dadzą rady. Kasia też już wygląda nieźle, a. Nie? Dobra, nic. No i właśnie, Chain, KPK, księgę ognia mają. Nic, byli lepsi, no. Lepsi. Ale jak blisko, znowu kurde, ale my co tutaj zrobiliśmy, to przechodzi do historii. To przechodzi do historii. Niestety, byli lepsi, no. Ale satysfakcja ogromna z tej gry i tak.